Na wezwanie komisji stawił się pan Mariusz Olech zgodnie z treścią artykułu 11d ust. 1 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej. W związku z 233 paragrafa kodeksu karnego pouczam pana, iż zeznając przed Sejmową Komisją Śledczą jest pan zobowiązany mówić prawdę i tylko prawdę. Zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy powoduje odpowiedzialność karną na podstawie artykułu 233 paragraf 1 kodeksu karnego, który przewiduje sankcje w postaci kary pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Czy zrozumiał pan pouczenie? I bardzo prosimy do mikrofonu, bo to się wtedy nagrywa. Tak, zrozumiałem. Dziękuję. Zgodnie z treścią artykułu 11c ust. 1 i 2 oraz artykułu 17 ust. 1 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej pouczam pana o następujących prawach, które panu przysługują. Prawo do uchylenia się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie mogłoby narazić pana lub osobę dla pana najbliższą w rozumieniu artykułu 115 paragraf 11 kodeksu karnego na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Prawo odmowy zeznań, gdy pan jest osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa pozostającego w ścisłym związku z czynem stanowiącym przedmiot postępowania albo gdy za to przestępstwo został pan skazany. Prawo żądania, by przesłuchano pana na posiedzeniu zamkniętym, jeżeli treść zeznań mogłaby narazić na hańbę pana lub osobę dla pana najbliższą w rozumieniu artykułu 115 paragraf 11 kodeksu karnego. Prawo do odmowy zeznań co do okoliczności, na które ściąga się ciążący na panu obowiązek zachowania tajemnicy ustawowo chronionych w przypadkach określonych w przepisach ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej. Prawo zgłoszenia wniosku o zarządzenie przerwy w posiedzeniu komisji. Prawo zwrócenia się z wnioskiem o umożliwienie swobodnego wypowiedzenia się w objętej przesłuchaniem sprawie. Prawo zwrócenia się z wnioskiem o uchylenie pytania, które w pana ocenie sugeruje treść odpowiedzi jest nieistotne lub niestosowne. Prawo o złożenie wniosku o dokonanie czynności, które komisja może albo ma obowiązek podejmować z urzędu. Prawo złożenia wniosku o wyłączenie członka komisji w trybie artykułu 5 lub 6 ustawy. Przypominam, że przebieg przesłuchania jest utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięki obraz, o czym został pan uprzedzony w wezwaniu. Pan ustanowił pełnomocnika. Mamy pełnomocnictwo. Pan mecenas Tomasz Czerwiński. Czy ktoś z państwa chce zobaczyć pełnomocnictwo? Proszę o podanie imienia, nazwiska, wieku i zajęcia. Nazywam się Olech Mariusz. Wiek i zajęcie. Wiek 54 lata. Prowadzę własną działalność. Jestem ekonomistą. Dziękuję. Oświadczam, że dane dotyczące miejsca zamieszkania są znane komisji i znajdują się w aktach sprawy. Czy był pan prawomocnie skazany za składanie fałszywych zeznań lub oskarżeń? Nie, nie byłem. Proszę wszystkich o powstanie. Proszę o powtarzanie za mną. Świadomy znaczenia moich słów. Świadomy znaczenia moich słów. I odpowiedzialności przed prawem. I odpowiedzialności przed prawem. Przyrzekam uroczyście. Przyrzekam uroczyście. Że będę mówić szczerą prawdę. Że będę mówił szczerą prawdę. Niczego nie ukrywając tego, co jest mi wiadome. Niczego nie ukrywając tego, co mi jest wiadome. Dziękuję. Czy chce pan skorzystać z prawa do swobodnej wypowiedzi? Przepraszam. Czy pan chce skorzystać z prawa do swobodnej wypowiedzi? Jeżeli mógłbym, to króciutko. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, z uznaniem przyjąłem dzisiejsze zaproszenie na komisję. Skala oszczerstw i wszelkich pomówień w moim kierunku, nie ukrywam, że... Przepraszam, może pan siedzieć. Tak? Że bardzo negatywnie wpłynęła na zarówno na mój stan zdrowia, jak i na otoczenie, w którym przebywam. Przygotowałem bardzo długie oświadczenie, natomiast bardzo krótko przed dzisiejszym posiedzeniem doszedłem do wniosku, że to tak naprawdę nie ma sensu. Ja mam jedyną rzecz do powiedzenia, mianowicie mogę opowiedzieć fakt, jak doszło do tego, iż pan Wicherek i osoby z firmy Jet Air składały mi ofertę zakupu firmy lotniczej pod nazwą Jet Air. Natomiast to jest cała sprawa, która mnie wiąże z tym, z tą okolicznością i chciałem powiedzieć, że i potwierdzić to i oświadczam, cieszę się, że mogłem to zrobić podczas oświadczenia mojego pod przysięgą, że ani pani Marcina, pana Marcina P., ani żadnych członków zarządu, poza jedynym panem Młotkowskim, jeżeli dobrze pamiętam, ani nikogo z firmy Ambergold nie znam, nie znałem i pan Marcin P. na pewno nigdy u mnie nie przebywał na żadnym spotkaniu w domu. Nie byłem nigdy żadnym pośrednikiem jakiejkolwiek transakcji między panem Marcinem P., zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. I to chciałem powiedzieć jednoznacznie. Cieszę się, że mogę to powiedzieć teraz właśnie w tej okoliczności. Dziękuję państwu. Dziękuję. Kto z państwa? To panie pośle, niestety musi pan poczekać, bo był pan przed chwilą pierwszy, to teraz pan poseł Krajewski. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Proszę świadka. Ja może rozpocznę od kwestii znajomości
pana z panem Krzysztofem Wicherkiem, tak, żeby sprawa była jednoznaczna i klarowna dla naszych też widzów, dla osób, które oglądają dzisiejsze przesłuchanie. Przypomnijmy, że pan Krzysztof Wicherek był prezesem i właścicielem linii Jeter, która została finalnie zakupiona przez pana Marcina P. jako prezesa Amber Gold. Kiedy poznał pan pana Krzysztofa Wicherka i w jakich okolicznościach? Znaczy, tak naprawdę to poznałem się z panem Wicherkiem poprzez pana Ireneusza Dylczyka. Wydawało mi się, jak pierwszy raz się spotkaliśmy, że kiedyś mieliśmy przyjemność się w Niemczech poznać z panem Wicherkiem, choć nie mogliśmy sobie skojarzyć, czy rzeczywiście był to fakt, czy nie. Uznałem, że jednak spotkanie chyba, w którym się spotkaliśmy, jeżeli dobrze kojarzę, w jednym z hoteli, chyba w hotelu Polonia, to było nasze pierwsze spotkanie. Choć mieliśmy obydwoje jakąś tendencję do tego, że gdzieś się może w Niemczech widzieliśmy kiedyś. A kiedy pan spotkał się po raz pierwszy z panem Krzysztofem Wicherkiem? Co do dat, proszę mnie nie trzymać za słowo, nie kojarzę dat. Myślę, że to było gdzieś w granicach koło 2010-11. A skąd zna pan pana Ireneusza Dylczyka? No i Ireneusza Dylczyka poznałem na lotnisku w Łodzi w momencie, kiedy firma moja zamierzała wystąpić do portu lotniczego z chęcią prowadzenia, że tak powiem, biznesu na terenie zarządu portu lotniczego w Łodzi. A jakie to były relacje z panem Ireneuszem Dylczykiem? Czy były na początku to bardzo spotkania służbowe, prywatne i o charakterze prywatnym jest ta państwa znajomość? Na początku były to służbowe, które się później zamieniły w koleżeńskie stosunki. Poprawne, bardzo poprawne. Jest to bardzo miła osoba. Wrócę jeszcze do tego pierwszego spotkania pana z panem Krzysztofem Wicherkiem. W jakich okolicznościach zostało zaaranżowane to spotkanie, czyli kto, z kogo inicjatywy doszło do tego spotkania? Czy to pan był inicjatorem tego spotkania? Nie, inicjatorem był pan Ireneusz Dylczyk, który poprosił mnie, czy mógłbym zrobić grzeczność w stosunku do niego i spotkać się z panem Wicherkiem, właścicielem, przedstawicielem firmy Jeter, ażeby porozmawiać z nim na temat ewentualnie wejścia jakiegokolwiek kapitałowego do firmy. Powiedziałem, że nie bardzo mnie to interesuje, ponieważ nie znam się na tym biznesie. W związku z powyższym, no ale zasugerował mi, że miło by było, gdyby doszło do takiego spotkania. Zrobiłem typowo grzecznościową przysługę i spotkałem się. Czy w 2010 roku był pan zainteresowany inwestycjami w linię lotniczą? Nigdy nie byłem zainteresowany żadnymi inwestycjami w linie lotnicze. Jeżeli czymkolwiek byłem zainteresowany, to tylko w loty widokowe moim własnym malutkim samolocikiem, którym jako hobby latam. Czyli pan Ireneusz Dylczyk zainteresował pana kwestią Jetera i kwestią inwestowania, ewentualnego inwestowania w linię Jeter? Pan Ireneusz Dylczyk prosił mnie, żebym się spotkał. Zrobiłem to na jego prośbę. Czy na początku 2011 roku pan Ireneusz Dylczyk zainteresował pana kwestią takiego projektu inwestycji w tanie regionalne linie lotnicze? Wspominał, że taki, że tak powiem, taką ofertę ma, że coś takiego mu chodzi po głowie. Ze względów grzecznościowych zawsze z przyjemnością się z panem Ireneuszem spotykam. A czego oczekiwał od pana pan Ireneusz Dylczyk? Nie wiem, wydaje mi się, że pewnie inwestycji kapitałowych, które mnie nie interesowały i nie interesują do dnia dzisiejszego. Ale pan, nie znam się na tym. Pan Ireneusz Dylczyk mówił do pana o tym swoim pomyśle i o firmie Jeter w celu pozyskania pana jako potencjalnego inwestora, czy chodziło o dżentelmeńską umowę, nie wiem, rozmowę? Nie wiem, co miał pan Dylczyk na myśli. Ja mogę tylko powiedzieć moje odczucie, że starał się pewnie, że tak powiem, jakiś projekt mi przedstawić, który być może ja będę w stanie wchłonąć. Ale tak jak powiedziałem jeszcze raz i powtórzę to, każdorazowo nie interesowały mnie linie lotnicze, mnie nie interesują, nie znam się na tym interesie, to nie jest moja bajka. To dlaczego od razu nie powiedział pan panu Ireneuszowi Dylczykowi, że nie jest pan zainteresowany inwestowaniem w jakiekolwiek linie lotnicze, tym bardziej w Jeter? Panie pośle, bo moja mama mnie nauczyła uprzejmości i grzeczności. Z uprzejmości i grzeczności. Z każdym pan się spotyka. Spotkanie, spotykam się bardzo często. Nikomu pan nie odmawia spotkania? Staram się nie.
Proszę spróbować zadzwonić na mój telefon. To nie mam do pana telefonu i nie jestem zainteresowany. Myślę, że wszemi wobec jest znany. Tak jestem zainteresowany kwestią pana działalności, no. Jeśli chodzi o pana działalność gospodarczą, bo cieszę rozumiem, się, że pan taką prowadzi. Tak jest. Chciałbym wrócić do kwestii tego spotkania z panem Krzysztofem Wicherkiem. Czemu miały służyć spotkania z panem Krzysztofem Wicherkiem, między innymi u pana w domu, w Gdańsku, u pana w domu? Panowie zechcieli przyjechać do Gdańska. Bardzo często przyjmuję moich mówców, że tak powiem. Albo w firmie, albo u siebie w domu. Posiadam. Czyli do pana można się wprosić do domu. Słucham? Do pana można się wprosić, z tego wynika. Choć jeżeli pan nie jest zainteresowany zupełnie. Jeżeli, panie pośle, będzie ku temu okoliczność spotkania, nie widzę. Ale proszę mnie nie zapraszać. No dobrze, ale ja chciałbym wrócić jednak do kwestii Jetera i kwestii Amber Gold, pana Marcina P. Dlaczego w pana ocenie pan Ireneusz Dylczyk zadzwonił akurat do pana w momencie, kiedy firma Jeter miała poważne problemy finansowe? Ireneusz nie zadzwonił do mnie. Myśmy się spotkali z panem Ireneuszem Dylczykiem i przy okazji naszych rozmów wynikło w trakcie rozmowy, że ma ciekawe projekty, chodzi mu coś po głowie i czy bym się z nim spotkał. Tak jeszcze raz powtarzam, typowo, grzecznościowo spotkałem się z nim. Ile razy pan w swoim życiu miał takie spotkania grzecznościowe poświęcone inwestycjom w linie lotnicze? Linie lotnicze w ogóle. To czyli to pierwsza... było jedyne? Tak, to było jedyne. To było jedyne. To proszę przedstawić komisji okoliczności spotkania z panem Krzysztofem Wicherkiem w hotelu Polonia w maju 2011 roku. Kto i w jaki sposób umówił to spotkanie? Może zacznijmy od tego. Nie pamiętam, panie pośle. To było już tyle lat temu. Nie pamiętam, czy to pan Dylczyk wyszedł z inicjatywą. Na pewno nie ja, bo nie ja byłem organizatorem tych spotkań. Nie na moją prośbę. Spotkanie odbyło się zapewne albo w restauracji, albo u góry gdzieś, że tak powiem, w pokoju. Kto uczestniczył w tym spotkaniu? Już nie pamiętam. Przy pierwszym spotkaniu, bo było to spotkań jedno czy dwa. Wiem, że w którymś spotkań na pewno uczestniczył pan Wicherek. Jeżeli się nie mylę, małżonka pana Wicherka, jak i też pan Zbigniew Młotkowski, który szkolił mnie z zakresu pilotażu, gdyż byłem na etapie zdawania licencji pilota. Czy na tym spotkaniu w hotelu Polonia zdawał pan sobie sprawę, że pan Krzysztof Wicherek spotyka się z panem tylko i wyłącznie w celu przedstawienia propozycji zainwestowania przez pana w linię Jeter? Oczywiście, że nie. Ja nie wiedziałem, jaki jest cel główny pana Wicherka i do dzisiaj go nie znam tak naprawdę. Wiem, że wspominał mi o swoim kłopotach, o swojej firmie, natomiast no, ja chyba myślę, że ja nie jestem do rozwiązywania kłopotów. Także. A czy pan śledził pracę Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyjaśnienia afery Amber Gold? Nieczęsto. A miał pan kontakt z panem Krzysztofem Wicherkiem? Raz chyba czy dwa rozmawialiśmy. Tak. Na temat prac Komisji Śledczej? Na temat prac nie, chyba co słychać na tej zasadzie, bardzo luźno. Tak. No dobrze, kontynuując jeszcze tylko kwestię samego tego spotkania, bo oczywiście pytań jest bardzo dużo. Czego zatem miało dotyczyć to pierwsze spotkanie z panem Krzysztofem Wicherkiem w hotelu Polonia? Czego miało dotyczyć? Tak. Ja nie wiem, ja mogę powiedzieć tylko, czego dotyczyło, panie pośle. Dotyczyło tego, że pan Wicherek prosił mnie, ażebym wysłuchał jego propozycję, co też uczyniłem. Natomiast nie ukrywam, że to spotkanie miało na celu również, że tak powiem, pomóc mi w przygotowaniu się do egzaminów, które miałem przed ULC-em. I robił to pan Młotkowski wspólnie ze mną siedząc, rozwiązując wszelkie zadania. A czy pan poszukiwał osoby, która przeszkoli pana albo sprawdzi pana wiedzę przed tym egzaminem na pilota? Skąd taki pomysł, że dokładnie pan trafił na to spotkanie z panem Krzysztofem Wicherkiem i panem się uczyłem Zbigniewem Młotkowskim? Ja się w tym momencie uczyłem w hotelu. Poszukiwał pan w Warszawie ja takiej osoby? Akurat jak się trafił, to pozwoliłem sobie wykorzystać ten moment. Czyli pan chce powiedzieć, że to taki zbieg okoliczności, że się tak po prostu trafił, tak? Tak mi się wydaje. To ja może przytoczę pana zeznania, które pan złożył. Tutaj dokładny cytat. Spotkałem się z Wicherkiem w hotelu Polonia w Warszawie, gdzie oni odwiedzili mnie i gdzie podczas rozmowy dyskutowaliśmy na tematy lotnicze. Wówczas Wicherek opowiadał mi o problemach finansowych Jeter. Pan Wicherek mówił, że jest w bardzo trudnej
sytuacji finansowej. Próbował mnie wciągnąć w rozmowy, czy nie jestem zainteresowany tymi liniami lotniczymi. Przekazałem mu, że mam ważniejsze sprawy niż linie lotnicze. Czy potwierdza pan treść złożonych zeznań? Czy był pan zaskoczony tematem inwestycji w JetAir, który poruszył pan Krzysztof Wicherek? Nie byłem zaskoczony, bo bardzo często rozmawiam o przeróżnych interesach i przeróżne słyszę oferty, których w 99% nie korzystam. Głównie zajmuję się biznesem nieruchomościowym, co czynię od lat. Ale rozumiem, że to spotkanie w hotelu Polonia miało służyć, jak pan wspomina, kwestii sprawdzenia pana wiedzy lotniczej, również, porozmawiania z panem Zbigniewem Młotkowskim. Ale rozumiem, że rozmawiał pan, jak sam pan pamięta, na temat trudnej sytuacji finansowej linii JetAir. Wspominał pan Wicherek, tak, że ma kłopoty. Dobrze, to kontynuując ten fragment pana przesłuchania, pan zeznał wcześniej, z tego co pamiętam, pan Wicherek przekazał mi jakiś raport w wersji angielskiej dotyczący działalności JetAir. Ja nawet się z nim nie zapoznałem, ja nie byłem zainteresowany żadnym inwestowaniem w branżę lotniczą, nie znam się na tym. To są pana słowa. Jak pan potwierdzi, to dość kategoryczne sformułowania, które pan tutaj podczas przesłuchania składał. Czy tak kategorycznie przekazał pan informację panu Krzysztofowi Wicherkowi, że nie jest pan zainteresowany inwestycją w JetAir? Zrobiłem to w bardzo inteligentny sposób. Nie wiem, jak to odebrał pan Wicherek, tak? Użyłem innego sformułowania, innego języka. To proszę przedstawić, jak wyglądała ta rozmowa. Nie kojarzę tego. To w jaki sposób pan kategorycznie, grzecznie powiedział? Bardzo grzecznie. To w jaki sposób? Panie pośle, nie kojarzę tego. Nie kojarzę staram pan. Się zapamiętać takich szczegółów. Właśnie tej jednej oferty inwestycji w linie lotnicze pan nie pamięta. Ale dobrze, przejdźmy dalej. Czy pozostawił pan jakiekolwiek złudzenia panu Krzysztofowi Wicherkowi, że ten planował nadal kontynuację rozmów z panem na temat inwestycji w JetAir? Wydaje mi się, że nie, dlatego że myślę, że od początku wyartykułowałem się, że nawet zadzwonił do mnie po paru dniach, czy ja przeczytałem ten raport marketingowy. Mówię, no przepraszam, niestety nie, bo go nie przeczytałem tak naprawdę, bo mnie to naprawdę nigdy nie interesowało. A czy rozmawiał pan z kimkolwiek poza panem Krzysztofem Wicherkiem i jego współpracownikami o inwestowaniu w linię JetAir? Nie. Nigdy nie rozmawiałem. Rozumiem. A kiedy pan po raz pierwszy dowiedział się o panu Marcinie P. i firmie Amber Gold? O, ja się dowiedziałem po moim spotkaniu, miesiąc, dwa miesiące po moim spotkaniu, które odbyło się u mnie w domu, które zapewne będziecie państwo pytać. Tak? I wtedy dowiedział się pan po raz pierwszy o firmie Amber Gold? Znaczy w ogóle nie wiedziałem, kto to jest Amber Gold, ani kto to jest pan Marcin P. Żeby była jasność, to potwierdzam to i potwierdzałem to niejednokrotnie na wszystkich zeznaniach. Więc cały czas, nie wiem, ku mojemu zdziwieniu podchodzę do tego, skąd bierze się w ogóle sytuacja taka, że państwo drążycie mój temat. Mój temat się zakończył na etapie spotkania u mnie w domu i to był koniec. I więcej żadnych test nie ma, panie pośle. Także... Czyli rozumiem, że pan nie wpłacał swoich środków do firmy Amber Gold na tak zwane lokaty w złoto. Pośle, czy ja wyglądam na takiego, który lubi tracić pieniądze? Ja pana pytam, a proszę odpowiadać wprost, bo pan zostaje pod rygorem odpowiedzialności karnej. A czy bliskie panu osoby inwestowały swoje środki w Amber Gold? Nikt nie inwestował z moich osób. A czy którakolwiek ze spółek, w których był pan udziałowcem, inwestowała w lokaty Amber Gold? Żadna spółka nie zainwestowała żadnych środków. A czy którakolwiek z tych spółek była kontrahentem spółek z grupy Amber Gold? Nie kojarzę, żeby była z firmy Amber Gold lub LT jakikolwiek kontrahentem. A czy którakolwiek z tych spółek, spółek, w których był pan właścicielem, współwłaścicielem, czy którakolwiek z tych spółek była kontrahentem spółek z grupy OLT Express? Ja nie znam spółek z firmy OLT Express, także proszę mi powiedzieć, jakie to były spółki. OLT Express Regional. Na pewno kapitałowo nikt nie korzystał. Jedyno co, ja byłem pasażerem tylko firmy OLT. OLT. Latałem do Warszawy. OLT Express, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie kojarzę takiego faktu. OLT Express Region. OLT Express Poland. Nie kojarzę takiego faktu i nie było takiego faktu według mojej najlepszej wiedzy. A czy spółki powiązane kapitałowo z panem były kontrahentami umów z Amber Gold
i OLT Express? Na 99,9% nie. Nie posiadam takiej wiedzy, żeby my były. Może któryś z pracowników cokolwiek zrobił, choć nie wierzę w to, bo myślę, że chyba bym wiedział. A czy jako prominentny gdański przedsiębiorca, biznesmen, dostrzegał pan działalność Amber Gold na rynku gdańskim i ogólnopolskim w 2010 roku? Tak, widziałem całą masę reklam, natomiast kompletnie nie wiedziałem ani kto to jest, ani kto za tym stoi. Myślałem, że może jakiś fundusz pierwotnie, bo tak duże reklamy i takie wydatki, to z reguły tylko musi stać ktoś bardzo silny kapitałowo. Żeby to... A interesowało pana, kto jest właścicielem firmy Amber Gold? Kompletnie. Po tej dużej kampanii reklamowej, którą pan, jak rozumiem, dostrzegł w 2010 roku? Zauważyłem ją, bo nie trudno było jej nie widzieć w Trójmieście. Tak? Tym bardziej, że sam latałem tymi liniami, więc korzystałem jako pasażer, więc siłą rzeczy widziałem. To już mówimy o 2012 roku, jak rozumiem, o liniach OLT Express. A kiedy po raz pierwszy, bo wrócę do tego, kiedy po raz pierwszy dowiedział się pan o panu Marcinie P.? Z miesiąc albo dwa miesiące po spotkaniu u mnie w domu. No dobrze, bo zakładam, że te pytania będziemy jeszcze rozwijać. Pani przewodnicząca, sam będę miał jeszcze dodatkowe pytania. Dziękuję bardzo. Ja mam jedno pytanie. Czy zna pan panią Lidię Jedynak? Przepraszam? Panią Lidię Jedynak. Nie wiem, kto to jest, pani Lidia Jedynak? Pani sędzia prowadząca proces Marcina P. Z przekazów publicznych znam, tak. Ale prywatnie pan jej nie zna? Prywatnie nie znam. I nie spotkał się z nią pan nigdy na gruncie prywatnym? Nie, znam męża pani, jeżeli mówimy o pani sędzinie, tak? Tak. Znam męża jedynie pani sędziny, gdyż z młodych lat, tak. Czy państwo Jedynakowie bywają, czy bywali u pana w domu? Nie kojarzę takiego faktu. Mm-hmm. A w takim razie na czym polega znajomość z małżonkiem pani sędzi? Typowo koleżeńska, z bardzo dawnych lat, sprzed 20 po kilku lat, 30 lat. Bardzo taka połowiczna. Gdzieś jak się spotkamy w centrum. Cześć, dzień dobry, co słychać, to wszystko. Dziękuję, pan poseł Zębaczyński. Szanowna pani przewodnicząca, Wysoka Komisjo, proszę świadka. Czy to prawda, że w czerwcu 2012 roku zawnioskował pan o przesłuchanie przewodniczącej komisji, pani Małgorzaty Wasserman w Sądzie Okręgowym w Gdańsku? Sprawa była przecież bardzo medialna. Proszę powiedzieć komisji, jaki był tego cel? Powiem tak, ze zdziwieniem, odpowiadając na pańskie pytanie, przyjąłem tę informację. Absolutnie byłem w wielkim szoku, słysząc to, co usłyszałem w telewizji, gdyż miałem przyjemność akurat oglądać telewizję. Mam przed sobą sprzed ostatnich kilku dni dokument, którym został wręczony nam podczas rozprawy sądowej kilka dni temu w Gdańsku, gdzie ja skarżę pana Latkowskiego za wszelkie pomówienia, gdzie na wniosek wprost i pana Latkowskiego jest cofnięta prośba o przesłuchanie pani poseł Wasserman. Więc dziwię się, skąd to, że tak powiem, insynuacje w moim kierunku. Tak? Odbywały się, że to ja miałem jakoby się przyczynić do tego, żeby pani poseł Wasserman była przesłuchana w niniejszej sprawie. Jeśli wolno, w takim razie, czy panowie kojarzą, czy sąd dopuścił dowód z tego przesłuchania, a tylko zmienił postanowienie, czy go w ogóle nie dopuścił? Z tego, co ja pamiętam... Proszę, do mikrofonu panie mecenasie. Z tego, co ja pamiętam, ale pewien nie jestem, to ten wniosek został cofnięty i najprawdopodobniej został przez sąd uwzględniony, czyli... Ale chodzi mi o to, czy sąd, panie mecenasie, dopuścił dowód tego przesłuchania i uchylił go, czy tego też... nie wiem, tego nie wie wiem. Pan. Nie, nie wiem. A pan natomiast... pamięta może, czy znaczy, nie? Ja nie byłem na tej sprawie, powiem szczerze, ale jeżeli dobrze kojarzę, to w tym wniosku jest napisane, że cofa się wniosek o przesłuchanie. Nie, pytanie moje jest inne, bo to, że strona wnioskuje, to nie znaczy, że sąd musi podjąć decyzję, czyli wydać postanowienie. I teraz pytanie, czy sąd wydał to postanowienie i go uchylił, czy w ogóle nie wydał. Nie wiadomo. Dobrze, oddaję głos. Dziękuję. Dobrze, idźmy dalej wątkiem personalnym. Przesłuchiwany przed komisją prezes lotniska w Gdańsku mówił o znajomości z panem. Proszę powiedzieć, od kiedy się panowie znacie, jakie relacje was łączą? Na prezesa Klockowskiego, bo myślę, że o tym panu prezesie mamy przyjemność rozmawiać. Znam zapewne z 5, 6, 7 lat mniej więcej to są, albo i troszkę więcej nawet, tak? Z czasów, kiedy prowadziliśmy własne biznesy na lotnisku w Gdańsku.
Jakie to są relacje? To są bardzo poprawne relacje na zasadzie pan, panie prezesie. Czyli prywatne, biznesowe, jakby pan. Typowo określił. Biznesowe, które od kilku lat już nie kontynuujemy, gdyż nie prowadzimy działalności. Jaki jest tego powód? Nie prowadzimy działalności nawet. Przepraszam. Proszę powiedzieć, kolejne pytania o znajomość z osobami. Czy zna pan profesora Uniwersytetu Gdańskiego Jerzego Zajadło? Znam pana profesora Zajadło. Jakie relacje was łączą? Nie widziałem pana profesora z 10 lat. Mhm. Czy według pana Marcin P. miał kontakty z profesorem Zajadło? Czy profesor wspominał o tym? Nie mam zielonego pojęcia. Kompletnie. Nie prowadziliście takich rozmów? Kompletnie. 10 lat nie rozmawiałem, według mojej wiedzy najlepszej, z panem profesorem. Rozumiem. Czy prawdą jest, czy to jest prawda, że pana znajomy, bo chyba tak można powiedzieć, pan Przywara, pseudonim Tygrys, wspierał początkowo rozwój Amber Gold, tak czy nie? Nie wydaje mi się, jeżeli mogę to tak odpowiedzieć. Czy mam opowiedzieć coś na temat znajomości bardzo z panem proszę. Przywarą? I ewentualnie tych tak, koneksji znamy, z Amber Gold. Tak, znamy się, z panem Przywarą znamy się z lat szkolnych. Mieszkaliśmy dosłownie kilkaset metrów od siebie. Czy wszyscy znają w Gdańsku, widzę? Znamy się z Trzepaka, panie pośle, także. Niech będzie. To nie będzie, tylko tak było. To tyle, co mogę powiedzieć co do tej znajomości. A czy pan Przywara z kimkolwiek rozmawiał, naprawdę proszę to pytanie do mnie nie kierować. Nie. Czy znane są panu jakiekolwiek związki pana Przywary z Amber Gold? Nieznane mi są i nie wydaje mi się, żeby mogły być, jeżeli mogę tak zasugerować. Pan prowadził wiele biznesów w latach 90. właśnie, nawet bank, Baltic Bank, tak to się nazywało. Tak. No to proszę powiedzieć, tak znając to środowisko gdańskie, czy ma pan jakąkolwiek wiedzę, kto mógł stać za Marcinem P., czy to była jego swobodna twórczość, czy rzeczywiście miał jakąś protekcję i skąd miał kapitał początkowy na rozkręcenie tej działalności? Jaką pośle, powiem tak, ubolewam nad osobami, które straciły pieniądze. Chciałbym, żebyście państwo doszli tej prawdy, kto to rzeczywiście za tym stał, ale proszę mi wierzyć, naprawdę mnie to nie interesuje. Mhm. A dlaczego ABW sugerowało według pana powiązania z Amber Gold? Kogo? Pańskie powiązania z Amber Gold. Nie mam zielonego pojęcia. Przepraszam, jeżeli mogę, panie pośle, to nie wiem, czy państwo macie świadomość tego, że jedyne przesłuchanie pana Marcina Olecha przez ABW było na moją Mariusz. Prośbę, Mariusz. Pana Mariusza Olecha. To na wniosek jedyne, jako tak, pełnomocnika, tak? Tak. My zawnioskowaliśmy o to, żeby ABW w Gdańsku przesłuchała pana Mariusza Olecha i byliśmy kilka godzin na tym przesłuchaniu i wszystko to, co 5 czy 6 lat temu, ja też nie pamiętam, kiedy to było, i to był jedyny kontakt nasz czy pana Mariusza Olecha z ABW. Także sugestie, o których pan mówi, jesteśmy totalnie zaskoczeni tym, co pan mówi. Czyli... Może macie państwo jakieś notatki, o których mu nie wiemy. Jeżeli takie notatki są, to albo ktoś kłamie, albo no, nie chce dostatniego słowa użyć. Albo panie mecenasie, więc jeżeli ja mogę... Proszę, panie przewodniczący, rozumiem, że odzyska głos. Tak, oczywiście. Panie mecenasie, nie dziwi nas to w żaden sposób, dlatego że jak czytam te akta, czytam je od roku, to mam takie wrażenie, że gdańska, a później łódzka prokuratura robiła wszystko, żeby nikogo nie przesłuchać poza Marcinem P. i ewentualnie pokrzywdzonymi najbliższymi pracownikami. Więc to, co pan mówi, wpisuje się dokładnie w to, że organy ścigania nie były zainteresowane jakimkolwiek innym wątkiem, poza tym, że mają już Marcina P. i postawią mu zarzut oszustwa. Zaś jeżeli chodzi o inne materiały, to my wyrażamy najwyższe zdziwienie, że państwo są zdziwieni, zwłaszcza po procesie z panem Latkowskim Majewskim, kiedy mniej więcej wiecie, jakim materiałem oni dysponowali. W związku z tym myślę, że to, że państwo po raz pierwszy dzisiaj o tym słyszycie, nie do końca bym powiedziała, jest to rzeczywistość, bo chyba w tamtym procesie te wątki się przewijały, ale zostawmy to. Ja oddaję głos, ja tylko chciałam to podkreślić, żeby to bardzo mocno wybrzmiało. To, co powiedział pan mecenas, żadne organy ścigania nie chciały przesłuchiwać nikogo poza Marcinem P., były po prostu ślepe i głuche i to wychodzi na każdym etapie, jak się czyta akta. I Marcin P. zresztą o tym mówił. A nazwisko świadka się przewija w dosyć szeroki sposób. Oddaję. Także świadek przesadza z tą niewiedzą. A to jest pana zdanie, panie pośle, z tą przesadą. Zdecydowanie. Tak. Ma prawo mieć swoje zdanie, oczywiście. Ale my mamy wiedzę o tym, że świadek wie więcej niż tutaj próbuje przedstawić. No chociażby w procesie się dowiedział o różnych rzeczach. No i przesłuchanie wielogodzinne również. Więc no, a nawet chociażby to, że świadek mówi, że częściowo przysłuchiwał się przesłuchaniom komisji, więc wie, o co chodzi.
Dobrze, czy ja mogę pytać dalej? Otrzymał pan zarówno pogróżki telefoniczne, jak i wspomniał pan sytuację, w której podeszło do pana dwóch ludzi w kapturach w Sopocie, grozili panu, że jak pan nie odda pieniędzy z Amber Gold, to urwą panu łeb. W tej sprawie w dniu 27 sierpnia 2012 roku złożył pan zawiadomienie do prokuratury. Proszę powiedzieć, czy prokuraturze udało się ustalić dane tych osób, które nie. panu groziły? Niestety, nie udało się ustalić. Mhm. Czy ta sytuacja miała jakąś kontynuację? Czy ktoś jeszcze domagał się od pana? Raz powtórzyła w jakiś łagodniejszy sposób, gdyż gazety huczały i było to wręcz naprowadzanie na moją osobę. Stąd też złożyliśmy doniesienie do prokuratury. To z czego wynikało według wiedzy świadka to przeświadczenie u tych sprawców, że te pieniądze z Amber Gold znajdują się u świadka? Panie pośle, jeżeli na wszelkich informacjach, newsach telewizyjnych lecą takie nierzetelne informacje, nieprawdziwe, niesprawdzone, które też dowiodłem przed sądem, doprowadzając do skazania pana Latkowskiego i pana Majewskiego w procesie karnym, to mi się wydaje, że chyba odpowiedź jest jednoznaczna. Wspomniał pan o tych dwóch dziennikarzach. Czy to prawda, że Sylwester Latkowski przekazał panu informacje, które rzekomo uzyskał od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Czy może powiedział coś panu więcej bezpośrednio lub też w czasie tego procesu odnośnie tych źródeł informacji? Pana Jelko, chyba, jeżeli się dobrze nie mylę, raz rozmawiałem przez telefon. Powiem szczerze, coś bełkotał, ja byłem na urlopie, nie miałem przyjemności w ogóle go wysłuchiwać. Wspomniał coś o Amber Gold, ja w ogóle nie wiedziałem, kto to jest Amber Gold. Nie wiedziałem w ogóle, skąd ten człowiek się wziął i po prostu odłożyłem słuchawkę. Także. Ja rozumiem. To taka sytuacja była jednostkowa? Tak, mi się wydaje, że to chyba raz było. Czy był też napad na pana dom? Nie, nie był. Mhm. A jest pan właścicielem spółek Sky Air oraz... Regioner? Już nie, sprzedałem je. Miały to być spółki, które się miały zajmować lotami widokowymi i przewozami nad Półwyspem, ale nawet z tego, że tak powiem, pomysłu zrezygnowałem. Mhm. Po własnym samolotem, żeby wykorzystać do lotu własnym samolotem. Okej, a proszę powiedzieć, czy pana małżonka była zatrudniona w jakikolwiek ze spółek z grupy OLT? Takie informacje są prawdziwe? Nie, to są na pewno nieprawdziwe informacje. Dobrze, na razie dziękuję. Właśnie, panie pośle, z takich informacji się bierze taki kłam właśnie nieprawdziwych, niesprawdzonych. Przepraszam, ale pozwolę sobie stwierdzić ten fakt. Kto z państwa następny? Pan poseł Pięta. Proszę pana, proszę świadka. Proszę opowiedzieć o tym przesłuchaniu w ABW. Co ja byłem, panie pośle, odpowiedzieć? Proszę powiedzieć. Proszę powiedzieć, dlaczego pan zgłosił się sam do ABW? Dlatego, że ze wszelkich stron słyszałem wszelkie obelgi, a nikt ze mną nie chciał rozmawiać. Więc złożyłem wniosek, żeby w końcu ze mną porozmawiano i spróbowano może dowiedzieć się, co ja mam do powiedzenia na ten temat. Rozumiem, że złożył pan swoje oświadczenie w ABW. Złożyłem oświadczenie, tak. Czy padły jakieś pytania ze strony przesłuchujących? Padały pytania, na które odpowiadałem, skrzętnie odpowiadałem, oczywiście. Rozumiem. Mówię, panie pośle, to było przesłuchanie. Może pan włączyć mikrofon? Chciałem powiedzieć, że pan Olek był przesłuchiwany przez ABW. To nie była luźna rozmowa na jakąś notatkę służbową, tylko to było normalne kilkugodzinne przesłuchanie, gdzie pan Olek opowiadał o tym, co jest w protokołach, co jest w protokole, tak? Tak, ja wiem, tylko mówię panu. Tak, proszę pana, wracając do tego spotkania w hotelu Polonia, kto opłacał rachunek za pobyt gości? Jaki rachunek, myślę? Ja za siebie płaciłem, za swój hotel, na pewno, tak. Natomiast pańscy goście, pan wie coś na ten temat? Kto opłacał rachunek za spożycie, za konsumpcję? Nie mam zielonego pojęcia. Pewnie ja albo oni, ale myślę, wydaje mi się, że raczej ja. Bo jak ja zapraszałem gości, z reguły to było po mojej stronie. Rozumiem.
Czy jest pan związany w jakiś sposób ze spółką Alkospiryt? Alkospiryt? Tak, to była kiedyś moja spółka, tak. Rozumiem. Rozumiem, że pan już nie jest właścicielem udziału w tej spółce. Kiedyś zajmowaliśmy się produkcją alkoholu, ale zaprzestaliśmy tego. Rozumiem. Powiedział pan, że głównie zajmuje się pan działalnością w branży nieruchomości. To jest prawda. Czy obok tego prowadzi pan również inną działalność? Prowadzę również działalności hotelowe, ale koncentruję się głównie na nieruchomościach. Przepraszam, jaką działalność? Działalność hotelową. Rozumiem. Czy zlecał pan komuś ustalenie prywatnych adresów dziennikarzy wprost? Czy zlecałem komuś? Jeżeli dobrze kojarzę, zlecałem to moim mecenasom, tak. Czy wywiązali się ze zlecenia? Wiem, że był jakiś problem, że chyba któryś adres został błędnie podany, a później poprawiony, ale już nie pamiętam szczegółów. Prowadząc od lat działalność biznesową w Gdańsku, zapewne miał pan okazję spotkać się z różnymi politykami. Z mediów można się dowiedzieć, że zna pan Lecha Wałęsę. Czy to prawda? Znam pana prezydenta Wałęsę, tak. A chciałem się dowiedzieć, czy wspierał pan finansowo jakichkolwiek polityków? Nie w kampanii wyborczej, czy pan opłacał? Nie wspierałem nigdy. Panie pośle, przepraszam bardzo, ale co to ma wspólnego z aferą Amber Gold? Ma, tak, wspieranie? Okej. Okay. Słyszałem, że pan nie wspierał. Nie wspierałem, nie. Dziękuję bardzo. Na razie tyle, potem będę miał jeszcze kilka pytań. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja bym chciała wrócić na tym etapie do tego spotkania w maju w hotelu Polonia. Proszę pana, czyli dobrze, jeśli dobrze zrozumiałam, to w tym spotkaniu uczestniczył pan Dylczyk, pan i pan Wicherek, tak? Wiem, że tam pan Młotkowski w którymś momencie się pokazał, ale czy to było od początku, czy to było to spotkanie? Naprawdę proszę pana, proszę powiedzieć, czy to na tym spotkaniu, czy na następnym u pana w domu analizował pan wyniki finansowe JetAira? Przepraszam, nie usłyszałem. Wyniki finansowe JetAira. Czy analizowałem? Tak. Nie, wysłuchałem pana, tylko pana Wicherka powiedział mi, jakie ma straty i z ubolewaniem to przyjąłem i powiedziałem, że to jest poza mną. Proszę pana, proszę powiedzieć, czy panu przedstawiali jakiekolwiek dokumenty, foldery, prospekty, cokolwiek, co by... Jakiś materiał mnie pozostawiono, ale pani poseł, naprawdę nawet nie przeanalizowałem tego. To po co pan, to czemu te rozmowy służyły? To były w dużej mierze towarzyska rozmowa. Były to wyjątkowo miłe osoby, panie pośle, ze środowiska, którą ja wiedzę, bardzo chętnie chłonę. W związku z powyższym naprawdę, proszę wierzyć, nie było w tym nic złego, że z tymi ludźmi się spotkałem. Byli to piloci, po prostu środowisko, które mnie bardzo interesuje. Odmienne osoby od tego, z czym się pan na co dzień spotyka, jak rozumiem. Nie, na co dzień mam, panie prezesie, chcę powiedzieć, że jestem w aeroklubie, spotykam się z kolegami pilotami. Bardzo często. Proszę chociaż pana, taką funkcję pełnię, chociaż tam tutaj jako poseł tej komisji. Nie, proszę pana, proszę powiedzieć, czy użył pan takiego określenia w stosunku do JetAira, że to jest trup, a nie firma trup? To znaczy, jeżeli mała firma ma 7 czy 10 milionów straty, bo jeżeli pamiętam, taką stratę pan Wicherek przedstawiał, to według mnie to był trup. A środki trwałe miała jakieś? Nie wiem, coś wspominał, że w leasingu ma jakieś tam wyposażenie drobne. Proszę pana, a jak wygląda kwestia ewentualnej załogi i kadr? Ta kadra mi do niczego nie była potrzebna, więc
Nie mam zielonego pojęcia. Proszę pana, to po co w takim razie w takim składzie przyjechali do pana w lipcu pan Dylczyk, pan Młotkowski, czy w czerwcu pan Wicherek, cała ta grupa tych osób, jeżeli pan w ogóle tym nie był zainteresowany. Ja myślę, że to pytanie należałoby im zadać. Oni ja właśnie nie wiem, dlaczego oni taką ekipę Ale wie pan, my żeśmy to pytanie... pan ich zaprosił. No. Ja ich nie zaprosiłem. My żeśmy to pytanie zadali i składając zeznanie odmienne od pana, więc proszę odpowiedzieć tak, jak pan wie. Proszę. Proszę mi wierzyć, że nie ja ich zapraszałem na to spotkanie, tylko oni przekazali, że zamierzają przyjechać. Powiedziałem, proszę uprzejmie. Wiem, że pana po prostu nachodzili ci ludzie, no bo do domu przychodzili, nie, pan nie, gdzieś nie, nie, do panie pośle, chodził. Nie. Proszę pana, proszę powiedzieć, jaki w takim razie, czy na spotkaniu u pana w domu była omawiana sytuacja operacyjna, finansowa Jet Aira? Panowie wspominali, jaka jest sytuacja, jakie mają plany, jakie zamierzenia. Z tym, że ja mówię jeszcze raz, to nie moja bajka, pani przewodnicząca. Niestety, ale nie do końca mnie to interesowało. Proszę pana, proszę powiedzieć. Od razu wiedziałem, że ja nie będę inwestorem w tej firmie. Proszę pana, proszę powiedzieć, czy na tym spotkaniu u pana w domu pojawił się mail, a co z tym idzie informacja, że jest ktoś, kto jest zainteresowany Jet Airem? Nigdy nie było takiej sytuacji. Nie było takiej sytuacji. Nigdy nie było. Z pełną świadomością to powtarzam. Proszę pana, proszę powiedzieć, w którym momencie pan zorientował się, że jest taki podmiot coraz większy i funkcjonuje w Gdańsku jak Amber Gold? Ja dowiedziałem się miesiąc albo dwa miesiące później o tym. A wcześniej pan wiedział, zanim w ogóle wynikł? Nie wiedział pan w ogóle o tym. W ogóle nie znałem tej firmy. Mhm, nie znał, a słyszał, nie słyszał pan nawet, że się taka firma pojawiła, tak? Kompletnie. A proszę pana, a już po tym, jak wykupili linie lotnicze, co pan słyszał o tej firmie? Z relacji prasowych tylko z nami, z informacji, które gdzieś tam spływały na rynku. I to wszystko. Proszę pana, a słyszał pan, że właściciele Amber Gold zaczynają się poruszać coraz bardziej intensywnie po rynku nieruchomości, który jest również przedmiotem pana zainteresowania? Nie spotkałem się w tym segmencie z nikim na tym odcinku, tak powiem. Proszę pana, a czy pan słyszał o tym, kto stoi za Amber Gold? Kim jest Marcin P? Nie słyszałem. To jak to się ma do tego, jak pan powiedział, że w Gdańsku wszyscy się znają? Ja powiedziałem, że wszyscy się znają? No przy okazji tego, że pan zna pytanie pana posła. Ja nie powiedziałem, że wszyscy się znają, że dużo osób się zna, ale nie, że wszyscy. No, przepraszam, Gdańsk liczy około miliona osób z okolicami, więc nie wydaje mi się, że ja znam. A ile jest takich przedsiębiorców, którzy mówią, że wyłożyli 50 milionów w gotówce kapitału zakładowego w Gdańsku? Jeszcze raz przepraszam. Ilu jest takich przedsiębiorców w Gdańsku, którzy wychodzą i wykładają 50 milionów w gotówce na kapitał zakładowy? Nie mam zielonego pojęcia. Nie ma pan zielonego pojęcia. Bardzo proszę. Proszę, pani przewodnicząca, bo w nawiązaniu do tych słów pana na temat Gdańska, w rozmowie z Forbesem pan powiedział tak, Gdańsk to wbrew pozorom małe miasto. Gdy dzieje się coś ważnego, to tak naprawdę wszyscy są w to zaangażowani. Ale jeszcze raz podkreślam, że z panem P. nie miałem nigdy nic wspólnego, mówi Olech głosem nieznoszącym sprzeciwu. To są pana słowa, że Gdańsk to... Nie pamiętam, czy to były te słowa. Podejrzewam, że jak zwykle przez dziennikarzy przekręcone i zmanipulowane pod do własnego interesu. Także. No ja mam takie pytanie, czy pan w ciągu ostatnich 5 czy 7 lat robił jakieś darowizny z rzecz miasta Gdańska? Nie kojarzę. Nie wydaje mi się. Anna, że czy pan sponsorował jakąś, czy działalność filmową, czy inną na terenie Gdańska? Nie pamiętam. Proszę pana, a czy pan sponsorował film o Lechu Wałęsie? Nie sponsorował. Nie sponsorował pan. Dziękuję bardzo. Pani poseł chciała. Tak, ja proszę świadka wrócę do tego samego wątku i pozwolę sobie zacytować fragment z przesłuchania, które odbyło się przed komisją śledczą pana Krzysztofa Wicherka, pan poseł siedzący obok mnie, Rzymkowski, pytał. No to właśnie poproszę ewentualnie o komentarz do tych zeznań. Cytuję. Na początku maja 2011 roku spotkałem się w Warszawie w hotelu Polonia z Mariuszem Olechem. Wcześniej mój pracownik Ireneusz Dylczyk ze Śląska, analityk rynku i kreator siatki połączeń, obecnie pracuje jako dyrektor handlowy na lotnisku w Lublinie, powiedział mi o Olechu. Pan Dylczyk powiedział mi, że jest osoba z Gdańska o nazwisku Olech, że interesuje się lotnictwem i może być zainteresowany inwestycją. Znał Olecha
chyba jeszcze jak Dylczyk był szefem marketingu portu lotniczego Łódź, Olek starał się o lokalizację barów lotniczych w Łodzi. W maju 2011 roku z Olechem widziałem się pierwszy raz w życiu. Był sam, ja także byłem sam. Powiedziałem mu, jak wygląda sytuacja finansowa Jet Air, nie pokazałem żadnych dokumentów. I o to samo jeszcze chcę zapytać. Kiedy dowiedział pan się, że Krzysztof Wicherek jest właścicielem linii lotniczej Jet Air? Dowiedziałem się od pana Ireneusza Dylczyka. A skąd to zdanie interesuje się lotnictwem i może być zainteresowany inwestycją? Bo ja się interesuję do dzisiaj, pani poseł, lotnictwem. Czy w rozmowie z panem Dylczykiem ten wątek inwestycji ewentualnej został poruszony? Pani poseł, ja się do dzisiaj interesuję lotnictwem, ale interesuję się lotnictwem, a nie prowadzeniem linii lotniczych. To jest kolosalna różnica. Jeżeli w cokolwiek z reguły inwestuję, to inwestuję w nieruchomości tylko. Proszę powiedzieć o spotkaniu, na które powoływał się pan Wicherek. Byliście panowie sami, nie pokazałem żadnych dokumentów. Czy może pan przybliżyć nam, co pan pamięta z tego fragmentu spotkania? Nie pamiętam naprawdę. Proszę mi wierzyć, nie staram się zapamiętać takich rzeczy. Nie pamiętam. W ogóle marginalne były to sprawy, tym bardziej, że od początku wiedziałem, że nie będę żadnym inwestorem i ten temat mnie nie interesował, więc jakby grzecznościowo prowadziłem rozmowy. To proszę zatem powiedzieć, jeżeli to były grzecznościowe rozmowy i nie był pan zainteresowany inwestycją, która z kolei, rozumiem, interesowała zarówno pana Wicherka, jak i pana Dylczyka. Skąd ta kontynuacja spotkań panów? Cały czas odbywało się to na prośbę pana Dylczyka, a później już z inicjatywy pana Wicherka. Skądinąd bardzo sympatyczne osoby, która przypadła mi do gustu jako mentalnie i osobowo. Ale czy w trakcie tych kolejnych spotkań panowie wracali do tematu pana ewentualnego zainteresowania, zainwestowania? Pan Wicherek próbował, tak, próbował jeszcze ratować swoją sytuację, natomiast no, ja wiedziałem z góry, że to niestety, ale nie ja. Ja się nie znam na liniach lotniczych i do dzisiaj się nie znam i nie zamierzam nigdy inwestować tego typu działalność. Proszę powiedzieć, czy prawdą jest, że po spotkaniu z panem Wicherkiem no nie był pan zainteresowany i to, rozumiem, zostało wypowiedziane, że nie jest pan zainteresowany zainwestowaniem? Zostało w inteligentny sposób przekazane, że niestety ja nie jestem zainteresowany inwestycją i myślę, że nie będę w stanie pomóc. Słyszałem tylko słowo od pana Wicherka, to ja w takim razie będę zmuszony złożyć wniosek o upadłość. Ja mówię, przepraszam bardzo, Krzysztof, ale ja ci nie pomogę w tym temacie. Czyli rozumiem, że ten, jak pan to ujął, inteligentny sposób, to była twarda odmowa, nie jestem zainteresowany, nie będę... Dla mnie jednoznaczna, ale wypowiedziana miękkimi słowami, o tak powiem. A czy to prawda, że próbował, czy założył pan własny podmiot, własną spółkę związaną z branżą? Ja już wspominałem, pani poseł, miałem taką spółeczkę malutką Skyair, gdzie mój jeden samolot, moja Cessna była, że tak powiem, kontynuowała działalność w tej spółce. I ponadto chcieliśmy robić z kolegami loty widokowe, ale nie doszło to do skutku i zrezygnowałem z tych spółek. Rozumiem. Mimo tej inteligentnej odmowy pan Krzysztof Wicherek nadal spotykał się z panem? Nie, myśmy się spotkali w domu po raz ostatni. Już później nie było spotkań. Żadnych spotkań? Nie. Żadnego kontaktu? Nie, raz chyba przypadkowo mówił, że jest w Sopocie gdzieś. Siedział na Monte Cassino i mówi, wpadnie, wypijemy kawę. Ja mówię, okej. Okay. Teraz w tym ostatnim czasie, ostatnich miesiącach, wtedy, kiedy powstała komisja śledcza, również kontaktów z panem Wicherkiem? Zero. Raz chyba przez telefon rozmawialiśmy. Chyba raz, ale to wiele, wiele, wiele miesięcy temu, albo nawet i z rok, dwa lata temu. Ale czyli przed powstaniem komisji śledczej? Chyba tak. Świadek, który zeznawał przed panem, pan Dylczyk, zeznał, iż kontaktował się z panem telefonicznie. Tak, dzwonił do mnie po
chyba 19 lipca miało być pierwsze posiedzenie, że nie doszło do skutku. Czy ja też byłem wzywany? Mówię, że tak, ale jadąc w pociągu dowiedzieliśmy się, że jest odwołany. Odwołana komisja i przesiadliśmy się na peronie i wróciliśmy do Gdańska. A czy wcześniej przed tym telefonem utrzymywaliście panowie kontakt? Sporadyczne. Tak, jest to przemiła osoba. Czasami telefonujemy, co słychać na tej zasadzie, ale nie. Czyli rozumiem, że te kontakty były kontaktami telefonicznymi? Telefonicznymi. Nie spotkaliśmy się osobiście od x czasu, nie pamiętam od kiedy. W ciągu ostatniego roku nie? Nie. A tych telefonów... Dzisiaj na korytarzu tutaj. A tych telefonów w ostatnim roku ile pan kojarzy, wymieniliście? Nie wiem, ostatnio jeden czy dwa telefony wykonaliśmy. Wcześniej nie potrafię powiedzieć. Bardzo sporadyczne. Telefony kontakty. Były z inicjatywy pana czy pana Dylczyka? Wiem, że raz dzwonił pan Dylczyk albo dwa razy. Chyba nawet ja raz próbowałem, nie odbierał telefonu. Chyba ponowiłem próbę, a później zaprzestałem. I chyba, jeżeli dobrze kojarzę, on do mnie zadzwonił. To było wszystko. Czy rozmawialiście panowie na temat przesłuchań Komisji Śledczej? Nie. Nie rozmawialiśmy. Dziękuję. Ja mam takie pytanie. Czy pan zna może pana sędziego Milewskiego? Nie. A pana Milewskiego, a pana prokuratora Różyckiego? Nie znam. A panią Małgorzatę Bogumił? Nie znam. Nie znał pan. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan poseł Rzymkowski. Dziękuję bardzo. Proszę świadka, jaką działalność gospodarczą prowadzi świadek od 2009 roku do chwili obecnej? W jakich spółkach, w jakim charakterze, jeśli można to też doprecyzować? Głównie, tak jak wspominałem, głównie zajmuję się nieruchomościami i działalnością hotelową. Jeśli chodzi o konkretne spółki, bo rozumiem, to jest działalność prowadzona poprzez spółki handlowe. I poprzez spółki handlowe i poprzez moją, że tak powiem, osobistą. Aha, czyli też prowadzi osobę, świadek... Tak. Wynajmuję nieruchomości, tak. Nie ukrywam, że jest. A jakieś władze statutowe świadek pełni w tych spółkach? Pełniłem, obecnie nie pełnię. Obecnie nie? Nie. A jakie pełni świadek właśnie od 2000? Byłem z reguły prezesem zarządu we wszystkich spółkach. Aha, rozumiem. Proszę powiedzieć, czy kiedykolwiek toczyło się przeciwko świadkowi postępowanie karne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą? Nie kojarzę takiego faktu. Słucham? Przemyt? Nie znam takiego faktu. A czy świadek był osobą podejrzaną w jakimkolwiek postępowaniu przygotowawczym? Nie znam dokumentów operacyjnych, według mojej wiedzy. Ale to chodzi o to, czy nie. Były jakieś zarzuty postępowe? Nie. Rozumiem. Proszę świadka, czy świadek zna Michała Tuska, syna... Nie znam. Z telewizji. Ale z przekazów telewizyjnych? Tylko, tak. Czy świadek nigdy nie miał osobistego kontaktu? Nie. Nigdy nie miał okazji poznać? Nie miałem nigdy okazji. A czy świadek wiedział lub słyszał, że Michał Tusk był zatrudniony w 2012 roku w liniach lotniczych OLT? Nie, nie wiedziałem. Dopiero później z przekazów prasowych dowiedziałem się. A świadek wiedział, że był zatrudniony w porcie lotniczym w Gdańsku? Nie, nie wiedziałem. To się dowiedziałem z prasy. W dniu 26 kwietnia 2012 roku był świadek pasażerem linii lotniczych OLT na trasie Gdańsk-Warszawa? Tak, bardzo często latałem. Znaczy nie wiem, czy w tej dacie, ale latałem dość często, tak. Też godzina była odpowiednia. W tym samolocie świadek zajmował miejsce zarezerwowane przez spółkę Amber Gold dla VIP-ów, konkretnie 9 rząd, udający się do Warszawy na imprezę w hotelu Mazurkas. Czy świadek brał udział w tej imprezie? Nie. To w jaki sposób świadek się znalazł na tym miejscu zarezerwowanym dla VIP-ów? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, że jakiekolwiek były miejsca zarezerwowane. A jeżeli się znalazłem, to kojarzę tylko fakt jeden, że raz kiedyś spotkałem pana Zbyszka Młotkowskiego na lotnisku, który stał za mną, odwróciłem się, spojrzałem, że stoi, zadałem mu pytanie, czy leci do Warszawy. Mówi, że tak. Ja mówię, no to chodź, usiądziemy razem i polecimy wspólnie. Jeszcze moja małżonka leciała ze mną. W związku z powyższym poprosiłem tą panią, która właśnie robiła check-in, żeby nas posadziła razem. Jeżeli to były te miejsca, o czym nie wiedziałem, być może taka sytuacja była. Natomiast nie mam zielonego pojęcia, że to były miejsca jakieś. Świadek dosyć dobrze pamięta tamte wydarzenie. A czy pamięta, kto jeszcze leciał? Nie, tylko moja żona i pan Zbyszek.
A świadek kojarzy wizerunek pana Marcina P., pani Nie Katarzyny? Kojarzę, bo go nigdy nie widziałem w życiu. Znam go tylko z telewizji. Czyli potencjalnie oni mogli lecieć również w tej części samolotu? Nawet gdyby leciał, to bym nie wiedział, kto to jest. Pytam to właśnie o ten fakt. A czy świadek był zaproszony na jakąkolwiek imprezę organizowaną przez Amber Gold, przez spółki z grupy OLT? Nigdy, panie pośle, ja powtarzam po raz kolejny. Ja naprawdę tego człowieka nie znam. Ja nie wiem, kto to były władze Amber Goldu i nigdy z nim miałem nic wspólnego. Mogę to powtarzać 10 razy. Proszę mnie się pytać ciągle o to samo, ja zawsze odpowiem tak samo. A czy świadek pamięta, co wtedy robił w Warszawie, właśnie 26 kwietnia 2012 roku? Panie pośle, nie pamiętam, ja jestem w Warszawie co tydzień prawie, także nie mam zielonego pojęcia. Był to kolejny mój wyjazd, zapewne służbowo-biznesowy. Tak? W zeznaniach składanych przed Komisją Śledczą przez świadków, chociażby przez pana Zbigniewa Młotkowskiego, wynika, że no jest niemożliwe, aby miejsca zarezerwowane dla innych pasażerów, w tym dla VIP-ów spółki Amber Gold, mógł zająć inny pasażer. Jakby się pan do tego ustosunkował? Jeszcze raz powtarzam, ja nie wiem w ogóle, że były takie miejsca. Od tego może rozpocznę. Pan, ale siedział pan na takim miejscu, więc pytanie, skąd pan miał miejsce wykupione na zarezerwowanych? Ja nie miałem na pewno wykupione, pani poseł. Nie miejscu. Miał pan miejsca? Nie, ja miałem zwykły boarding i na pewno bilet wykupiony albo internetowo, albo przez sekretariat mój. To do wytłumaczenia jest bardzo trudne, dlaczego akurat pan znalazł się na tym miejscu, na liście pasażerów. Podejrzewam, że dlatego, że z panem Młotkowskim leciałem. Podejrzewam, że dlatego, że z panem Młotkowskim leciałem. Zamieniał pan się w samolocie z kimś miejscem? Nie zamieniałem miejsca. Nie kojarzę. No to proszę pana, to chcę panu powiedzieć, że większość z nas jak lata, to dostaje bilet z miejscem i to nie jest tak, że się prosi na lotnisku o konkretne miejsce, bo to nie jest charter, tylko to jest lot, który pan, jak w momencie, w którym pan kupuje, dostaje pan miejsce. Jeden A, B, C, D. I w tych miejscach, w których pan siedział, to były miejsca, które Marcin P. zarezerwował dla swoich gości. W związku z pierwszym pytaniem jest dość uzasadnione, jak się pan znalazł w takim razie na miejscach, które Marcin P. zarezerwował dla swoich gości, których określił grupą VIP-ów. Pani poseł, czy ja odpowiedziałam na to pytanie? No ja mogę drugi raz powtórzyć to samo. No jeżeli pani dąży do tego, no to czy mam skłamać, czy mam mówić prawdę? Przecież mówię prawdę, jak było. Leciałem z panem Młotkowskim, powtórzę jeszcze raz. Leciałem z panem Młotkowskim i którego spotkałem na lotnisku. Otrzymałem boarding, nie wiedząc jaki boarding, gdzie mnie pani posadziła, a że to były miejsca OLT, trudno, tam się znalazłem. Pana, to był samolot OLT. Proszę, panie pośle. Ale proszę powiedzieć, ponieważ 11 kwietnia 2013 roku świadek był przesłuchiwany. Wtedy padło pytanie chociażby o to, z kim rozmawiał świadek w samolocie 26 kwietnia 2012 roku. Dlaczego świadek wtedy zeznał? Nie wiem, czy z kimś rozmawiałem podczas tego lotu, a w dniu dzisiejszym świadek doskonale przypomina sobie sytuację sprzed okienka, niby zmiany numeracji miejsca, tak żeby z panem Młotkowskim siedzieć i sobie rozmawiać. Dlatego, że pan Młotkowski mówił mi, że go pytano o tą okoliczność. I od pana Młotkowskiego dowiedziałem się, że taka okoliczność była. No. Czyli rozmawiał pan z panem... Nie, nie ustaliliśmy, panie pośle, zeznań. Tylko przekazał mi taką informację, że się pytano o tamten fakt. I stąd też wiem. Tak? Ale to odświeżyło świadkowi pamięć, czy... To nie odświeżyło, ja nie pamiętam. Ja nie pamiętam okoliczności, kiedy i z kim leciałem, na jakim siedzeniu. Proszę mi wierzyć. Ale panie zmiana pośle, numeru w że... samolocie, kiedy dostaje się rzeczywiście na wydruku konkretny rząd, fotel, zmiana tego przy okienku no jest naprawdę trudna albo niemożliwa. Ale nie ja już to dostałem to przy chyba okienku. Pamięta się takie sytuacje. Panie pośle, ja dostałem przy okienku ten boarding. Zwłaszcza jeżeli pan jeszcze zeznał, z tego co pamiętam wtedy, że wbiegł pan w ostatniej chwili, pan był spóźniony wtedy. Nie był pan spóźniony na ten lot? Nie, nie kojarzę. Stałem z małżonką, staliśmy przy czekinie. Staliście spokojnie tak, i razem z resztą pasażerów dojechaliście, tak? Staliśmy przy czekinie, tak. Taka prawda. Proszę uprzejmie. Oczywiście. Proszę pana, a kiedy z panem Młotkowskim pan rozmawiał na temat tego jego przesłuchania i o co był pytany? Nie pamiętam, rozmawialiśmy chyba kiedyś przez telefon. Przed pana przesłuchaniem czy po pana przesłuchaniu? Na ABW? No pan był jeden raz podobno przesłuchiwany. Nie pamiętam, nie kojarzę tego faktu. Nie kojarzę pana. A czy ABW pana pytało o to siedzenie?
Czy kto pytał? No to siedzenie, że pan na tych miejscach siedział. Czy ABW czy pana pytało? Nie pamiętam, chyba nie. Tak mi się nie wydaje. Wydaje, że nie. To pomogę panu, pytało o pana. Słucham? Pytało o pana. Pytało? Pytało. Proszę, dobra. Wiedzieć, że nie. Proszę kontynuować. Uwagi na takie szczegóły. Czy często korzystał pan z linii lotniczych OLT? Jak latałem do Warszawy, raczej korzystałem, gdyż lot, jeżeli dobrze pamiętam, o 7 z minutami leciał, natomiast OLT latało 9, coś. Nie ukrywam, że nie lubię wcześniej się. A były podejść. Też takie inne przypadki, że spotkał pan kogoś znajomego, jak pana Młotkowskiego, który spowodował, że usiadł pan w miejscach zarezerwowanych dla gości? To była chyba jedyna okoliczność. Jedyna okoliczność. Więc ja dziękuję. Pytanie, czy wcześniej był pan w Wibrumie z innymi gośćmi z tego samolotu? W Wibrumie, którym Wibrumie? No, na lotnisku w Gdańsku. Na lotnisku? Nie, nie kojarzę, żebym z kimkolwiek był w Wibrumie. Jeżeli bywałem, to z reguły z małżonką moją w Wibrumie. Mhm. Ale czy był pan wtedy przed tym lotem? Nie. Nie był pan. Mhm. Czy ktoś z państwa? Pan poseł, to teraz pan poseł Suski. Bo tak. Dziękuję pani przewodnicząca. Proszę świadka, czy pan się dobrze czuje? Bo pan mówił, że wezwanie przed komisją pogorszyło pana stan zdrowia. Ja się dobrze czuję? Tak. Coraz lepiej. Coraz lepiej. To dobrze. Dochodzę do zdrowia, panie. Może się panu pamięć poprawi, bo jak na razie to widać było, że słabo z tą pamięcią. Ale szanowny panie, mam takie pytanie. Czy miłość do złota to jest miłość od wielu lat? Ja nie zrozumiałem, pan tak cicho mówił. Ja tu mam taką informację, że został pan zatrzymany przez celników w 80 roku. Powracając ze Związku Sowieckiego, miał pan przy sobie niezgłoszone wcześniej złote precjoza. Czy pan sobie przypomina takie... Panie pośle, sorry, co to ma wspólnego z tą sprawą? Sprawa sprzed 30 lat. To przecież... Ja rozumiem, panie pośle, że pan mnie chce w złym świetle postawić, miało ale ja nie myślę, że to jest złote precjoza. A później... Tutaj mamy też inną informację, że pan Mariusz był podejrzany o zorganizowanie przemytu złotych monet z PRL do RFN-u. Nic mi nie wiadomo, panie pośle, na ten temat. Pani przewodnicząca, no, śledztwo, ja bardzo przepraszam, ale to jest jakieś totalne pan, nieporozumienie. No, przecież pan pyta o coś, odmowę, co nie ma kompletnie nic wspólnego z tą sprawą. No, jest pan, jest pan może, jedyną osobą, która jest wyjątkowo... Coś, może coś jeżeli jednak... chodzi o wypowiedzi w stosunku dobrze, do pana Olecha. Naprawdę, jest pan jedyną osobą, rozumiem, która że bardzo... odmawia pan udzielenia odpowiedzi na to, pytanie. Nie to odmawiam, ja bym chciał, panie pośle, żeby pan mi nie stawiał w złym świetle, bo ja nie znam dokumentów, które pan mi jest. No ja się tak zastanawiam, bo pan mówi, że tak źle jest ostatnio w Gdańsku, jeśli chodzi o pana osobę, złość, napady. Staram się dociec, z czego to wynika. Jeżeli pan nie ma żadnych związków z Ambergold, to może są jakieś inne przyczyny. A czy znane są panu firmy Matronex, Electronix, Labimex, Olech Import Export? Labimex, nie wiem, Matronex, nie wiem. Olech Import Export, taką firmę, to chyba miałem lat temu 20. Czy związek nieprzypadkowy jednak, jak rozumiem. Tak? Prowadził pan tego typu działalność? Olech Import Export? Oczywiście, że kiedyś prowadziłem taką działalność. Czyli, jak rozumiem, nie tylko się pan zajmuje inwestycjami. Zajmował pan pośle, to jest duża różnica. 30 lat temu, przepraszam bardzo. Jasne. A czy to prawda, że finansował pan wódkę na urodziny Wałęsy? No imieniny, o, przepraszam. Ja nie finansowałem wódki, bo ja ją produkowałem, więc... Ale to pan sponsorował, dał pan po prostu ze swojej produkcji, tak? Być może degustację, jaką w jednym z miejsc robiliśmy, tak? Robiliśmy ile w wielu miejscach. Skrzynek tej degustacji? Podczas różnych okoliczności, także. Jasne. Czyli przynajmniej działalność jednego polityka w jakiś sposób pan wspierał Lecha Wałęsy. Nie wiem, czy to jest wspieranie, to była bardziej promocja moich produktów niż wspieranie. Rzeczywiście, no. Na różnych festiwalach. Z punktu widzenia filozoficznego, no, picie wódki niekoniecznie może być rozumiane jako wspieranie, może jako szkodzenie, no ale to już jest kwestia filozofów. Yes. Mam pytanie, czy zna pan byłego zastępcę prokuratora rejonowego w Gdańsku, Józefa Rosińskiego?
Pana Józefa Rosińskiego to był kolega mojej mamy. Nie żyjący już dawno chyba, z tego co wiem. A czy znał pan osoby związane z Kongresem Liberałów w Gdańsku? Nie wiem, kogo ma pan poseł na myśli. Nawet powiem szczerze, nie wiem, kto przynależał tego kongresu, gdyż polityką nie bardzo się interesuje, także nie jest to moja mocna strona. Na przykład pana Andrzeja Rzeźniczaka. Nie znam takiej osoby. Nie znam pan. A pana Jana Krzysztofa Bieleckiego? Nie znam pana Bieleckiego, znam tylko z telewizji. Kogo? Z telewizji znam pana Bieleckiego. Aha, a Donalda Tuska? Również z przekazów telewizyjnych. Nie znam osobiście. A czy znał pan pana Nikodema Skotarczaka? Znałem, owszem. Jakie łączyły pana z nim interesy? Interesy żadne. Znaliśmy się z młodych lat i to wszystko. A proszę powiedzieć, czy na tym spotkaniu z panem Wicherkiem, gdzie rozmawialiście, jak pan to mówi, z pana strony bez zainteresowania o kondycji finansowej Jet Aira, no pan Krzysztof Wicherek powiedział, że pan obiecał mu znaleźć inwestora do firmy, mówiąc, że sam nie jest zainteresowany. Kogo pan polecił panu Wicherkowi? Przede wszystkim nikogo nie obiecałem, od tego trzeba wyjść. Tak? Pan Wicherek tak zeznał. Może to była, że tak powiem, własne życzenie pana Wicherka, żeby taka osoba się znalazła. Ja na pewno takiej osoby nie obiecałem, takiej osoby nie miałem i na pewno, zapewne nie będę miał długo, która będzie chciała w linię lotnicze zainwestować. No teraz to już raczej niemożliwe, bo firma upadła. Obojętnie w jakiekolwiek. Chodzi o tamten czas. Rozumiem. No to ciekawe, bo tutaj w wywiadzie pan mówił, że w Gdańsku się wszyscy znają. Okazuje się, że pan prawie nikogo nie zna. To... Ja znam dużo osób, ale na pewno nie milion osób, panie proszę. Na pewno nie milion. Tak. A proszę powiedzieć, jak to było z wynajęciem lokali w Gdańsku? Prasa pisała, że wynajął pan lokale po cenie, powiedzmy, nierynkowej, czyli po cenie takiej, która była bardzo korzystna z pana punktu widzenia. O których lokalach pan, panie pośle, mówi? A ile pan ich wynajmuje od miasta? Wynajmowałem różne lokale od miasta i od różnych miast. No, chodzi o Gdańsk. Proszę teraz precyzować, o który lokal pan mówi. No, o wszystkie, które pan wynajmował od Gdańska. Na terenie Gdańska, tak, powiem od się, miasta. Że nie kojarzę, żebym akurat w Gdańsku wynajmował lokal. Co najmniej dzisiaj nie kojarzę. Przecież pan nie pamięta. Jeżeli posiadam, to własne lokale. A proszę mi powiedzieć o inwestycji działki koło dworca. Tam to mówiono, że to jest takie miejsce wstydu w Gdańsku. Wiem, że zarobił pan duże pieniądze, które podobno pan inwestuje w Dubaju w tej chwili. Tak słyszałem od... Przepraszam, panie pośle, bo nie wiem, nie zrozumiałem faktu. A co to jest miejsce wstydu, bo ja nie bardzo kojarzę. No tak nazywane to, opisywały to media, ale może to nie miejsce wstydu, przynajmniej dla pana miejsce zysku. Jest w mediach doniesienie o tym, że sprzedał pan za ponad 30 milionów działkę w Gdańsku. Czy pan sobie przypomina taką transakcję? Panie pośle, pan zdradza moje tajemnice handlowe. Ja nie wiem, czy to jest miejsce okoliczność. Całe Amber Gold jest poszukiwaniem właśnie takiej tajemnicy handlowej, gdzie... Panie pośle, ale widać, że pan biznesu nie prowadził nigdy, bo to wynika z dokumentów, że ta nieruchomość, o której pan wspomina, tak, jest od X lat własnością pana Mariusza Olecha. Mhm. I w tej chwili wymienianie kwot jest, szczerze mówiąc, szokujące, bo nie wiem, czy zdaje pan sobie sprawę z tego, że w tym kraju w ciągu roku porywają dla okupu około 150 osób, tak? A pan w tej chwili mówi o biznesach prywatnych osoby, która jest świadkiem, a nie oskarżonym ani podejrzanym. Jeszcze raz podkreślam, pan jest jedyną osobą, która mocno agresywnie reaguje w stosunku do człowieka, który przyjechał tu po to, żeby państwu pomóc. Ja rozumiem, a państwo po prostu, pan bardzo dziwnie reaguje. Że pan w imieniu swojego klienta mówi, że klient odmawia udzielenia odpowiedzi. Proszę pana, pan zadaje
różne pytania i nie słucha pan odpowiedzi. Po pierwsze, co to znaczy miejsce wstydu? To znaczy to, że sprzedał działkę w centrum Gdańska, to jest miejsce wstydu dla pana, bo dla nas to jest biznes. Przepraszam, o, jakim... ja zadam jedno pytanie. Czy pan wie, kogo nazywają walizeczka w Urzędzie Miejskim w Gdańsku? Kompletnie. Czy ja wiem? Nie, panie mecenasie, pana to nie to też jest dziwne pytanie. Nie, kompletnie, nie mam zielonego pojęcia, kto to nie jest walizeczka. Nie. A proszę pana, a wie pan w ogóle, kto jest prezydentem Gdańska? Przez przypadek, pani przewodnicząca, wiem. Wie pan, no to... Tak. I zna pan prezydenta Gdańska? Zna pan pana prezydenta? Z przekazów publicznych, czyli prasowych. A osobistych nie? Osobistych nie utrzymuję żadnych kontaktów. Raz czy dwa w urzędzie miałem przyjemność z panem prezydentem mieć kontakt. Na linii służbowej, to wszystko. Rozumiem, że nie udzieli pan odpowiedzi na temat obrotu działką w Gdańsku. Ale ja nie wiem, o której działce pan mówi, panie... A ile ich pan tam sprzedał miastu? Ja miastu nie sprzedałem. A ile pan od miasta kupił? Pamięta nie kojarzę, pan? Żebym kupił jakąkolwiek działkę. Czy w ogóle nie prowadził pan żadnych interesów z miastem? Prawie, że w ogóle. Prawie, że w ogóle. A wynajmowane lokale? To tak w Gdańsku to według mojej wiedzy nie posiadałem takich lokali, nie. W Sopocie, panie pośle. W Sopocie, panie pośle. Ale nie w Gdańsku. Sopocie? Sopocie? A w Sopocie po ile tam pan wynajmuje lokale? W Sopocie nie wynajmuje już nic, panie pośle. Nic pan nie wynajmuje. Rozumiem. To pan w ogóle już zwinął interesy w Polsce? Ja nie zwinęłem interesy. Nie. Ale rozwijam się właśnie. W Gdańsku i w Sopocie już nie. Ja się rozwijam, panie pośle, ale rozwijasz. W dziedzinie nieruchomości, tak. No dobrze, to dziękuję na razie, to tyle. Pan poseł Brejza. Proszę świadka, pan Dylczyk wspominał, że przekazał, wspominał panu o swoim planie rozwoju linii lotniczych. W styczniu 2011 roku spotkaliście się? Nigdy nie rozmawiałem na temat rozwoju jakiejkolwiek linii lotniczych. Regionalnych linii? Projektu? Ja mówiłem o lotach widokowych. Loty widokowe. A loty widokowe nad Półwyspem, to powiem szczerze, to na ulotkę jedną formatu A5. Taką działalność się wspominał świadek, że z kolegami miał taki pomysł, żeby organizować loty widokowe. Z jakimi kolegami? Z kolegami moimi z aeroklubu. Również pilotami, panie pośle. Również, którzy latają jak ja, jako hobbysta samolocikami. Nie samolotami, samolocikami. Utrzymuje pan jakiekolwiek relacje z panem Włodzimierzem Machczyńskim? Nie utrzymuję. Znam go oczywiście jako byłego prezesa portu, ale nie utrzymuję. Nie. Żadnych. A w latach 2008-2012 spotykaliście się panowie? Jak był prezesem, to widywałem pana prezesa, tak, głównie na lotnisku. Na lotnisku. A jeździliście do hotelu może jakiegoś? Nie wiem, nie kojarzę. W Warszawie? No, nie kojarzę. Może się gdzieś spotkaliśmy w jakimś hotelu, tak? A w Hotel Polonia? Być może, nie wiem, nie kojarzę tego. A był taką zaufaną wtedy osobą dla pana, czy nie? Nigdy nie był zaufaną osobą. A spotykaliście się w hotelu Polonia? Nie kojarzę takiego faktu. Z panem prezesem Marczyńskim. Nie kojarzę. Proszę powiedzieć, czy zna pan panią Wąsowicz-Harendarczyk, panią notariusz Lucynę? Nie znam. A pana Łukasza Daszutę? Nie znam. Ja znam. Daszuta Łukasz? Nie znam. A Portico, firma Portico, mówi cokolwiek panu to? Nic nie mówi. Panie pośle, ja naprawdę, powtarzam po raz dziesiąty. Ale pan nie musi nie zaprzeczać, ja naprawdę, pan tylko słucha. Ja przytaczam nazwiska, pan odpowiada, ja dobra? Słucham. Pan Aleksander Sabina, pan mecenas. Nie znam. Czy na jakiejkolwiek nieruchomości należącej do pana, według pana wiedzy, a tych nieruchomości było sporo w latach 2009-2012 znajdowały się reklamy Amber Gold? Na moich nieruchomościach? Nie kojarzę tego faktu, ale nie ja zajmuję się bezpośrednio zawsze sprzedażą. Być może one bywały lub, ale nie kojarzę takiego faktu. Nie. Posiadam takie miejsca pod reklamy wielkiego promotora. A jeszcze takie nazwisko, pan Matuszewski, pseudonim Matucha. Jak? Matuszewski. On z panem Przywarą też pewne... Nie, na takie nazwisko nie kojarzę. Matuszewski. Nie kojarzę. Handel samochodami. Po nazwisku nie kojarzę. Jak na imię miał może? A Autoświat mówi świadkowi cokolwiek? Autoświat, Sampix. Autoświat, coś takiego chyba słyszałem. Tak. Jakaś firma
Firma, która samochodami handlowała, tak? Dobrze, proszę świadka, jak to się stało, że założył pan w Gdańsku własny SKOK? Bardzo prosto, na wniosek pracowników moich prosili mnie, żeby, czy jest taka możliwość udzielania im pożyczek przeze mnie. Powiedziałem, że takiej możliwości nie ma, więc stworzyliśmy wspólnie z pracownikami możliwość, żeby w tym danym SKOK-u mogli sobie... Tak, przyszli pracownicy z Kołobrzeskiej 30, założyliście sobie. Tak, bo myśmy ten SKOK tylko działał w jednym pokoiku u nas na pierwszym piętrze, nie miał w ogóle żadnego okienka, funkcjonował bardzo krótko i doszliśmy do wniosku, że jest niezasadny, nierentowny. Czy zna świadek pana profesora Jedlińskiego? Znam pana profesora. A czy na ten temat rozmawiał świadek z panem profesorem Jedlińskim? Nie wydaje mi się, chyba nie. Któryś z pracowników moich, że tak powiem, zajmował się organizacją tego. Nawet... Z przedstawicielami Kasy Krajowej SKOK utrzymywał świadek kontakty z osobami z zarządu tej kasy? Nie. A jak to się stało, że poprzez Jana Pawła II, SKOK Jana Pawła II, SKOK Rodzina, ostatecznie tam się znalazł SKOK Stewczyk? Na Kołobrzeskiej 30 u świadka? Przyszli u mnie, wynajęli powierzchnię, jak jeden z wielu, nie wiem, jedna z wielu instytucji finansowych, która wynajmuje do dzisiaj. Wcześniej SKOK Rodzina działał pod tym adresem? Nie. SKOK Stewczyk, tak? SKOK Stewczyka był od początku. A jakie były powody, że SKOK Stewczyk w 2013 roku przerwał współpracę ze świadkiem i przestał wynajmować? Wypowiedzieli umowę najmu i przenieśli się do lokalu, ponoć tańszego, tak jak sugerowali mi. W ogóle nie informując mnie o tym, wypowiedzieli umowę, przeszli do innego budynku. A pani Wioleta Kazimierczyk, pani mecenas, mówi cokolwiek świadkowi nie, takie nazwisko? Nie. Na tym etapie nie ma więcej pytań. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan, druga tura, tak? Pan poseł Pięta. Proszę świadka. Taka prawda, panie pośle. Mogę? Cieszę się, że mogę wypowiedzieć się publicznie w końcu, że mam taką przyjemność. Mówił pan, że pan Dylczyk tak przypadł panu do gustu i tak grzecznościowo spotykaliście się w związku. Naprawdę sympatyczny kolega. Pan Dylczyk chyba o panu również ma dobre zdanie, bo powiedział, że zrobił pan na nim takie konkretne wrażenie. Bo jestem miły facet, panie pośle. Nie wątpię. Proszę pana, skoro ma pan tyle obowiązków, prowadzi tak poważne biznesy, dzisiaj to pan tutaj stwierdził, że i tak nie zamierzał pan w to przedsięwzięcie inwestować, to po co tyle razy spotykaliście się? Dlaczego pan nie powiedział człowiekowi, którego pan tak pozytywnie ocenia, że no wybacz, ale panie pośle, nie, podjąłem decyzję, że nie, no szkoda naszego czasu. Panie pośle, mogę powiedzieć tak, wszystkie spotkania w towarzystwie z ludźmi, którzy są pilotami, lotnikami, wszystkie rozmowy mnie bardzo interesują. To jest moje hobby, to jest mój świat. Rozumiem. Zna pan Lecha Wałęsę. Czy zna pan Mieczysława Wachowskiego? Znam pana prezydenta Wałęsę, tak. Ale czy zna pan Mieczysława Wachowskiego? Kiedyś poznałem. Interesuje się pan lotnictwem, a czy interesuje się pan też żeglarstwem? Nie. To kilka pytań o nazwiska. Czy zna pan Andrzeja Jacuka? Nie znam. A czy zna pan Adama Krasnowskiego? Nie kojarzę, kto to jest Adam Krasnowski. A czy zna pan byłego wojewodę Jerzego Jędykiewicza? Tylko z nazwiska jako wojewodę. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Bardzo pan poseł Znębaczyński. Proszę świadka, no w obliczu tego szerokiego materiału dowodowego i w ogóle różnych zapisów służb na pana temat. Proszę powiedzieć, czy pan był skazany jakimś prawomocnym wyrokiem? Nigdy nie byłem, poza jednym samowolką budowlaną, gdzie grzywną zostałem ukarany.
Odnośnie znajomości, kolejne pytanie. Kojarzy pan takiego funkcjonariusza, pan Edmund Mucha? Nie kojarzę. Postać też ponoć związana z Amber Gold. Nie kojarzę. Nic to panu nie mówi. No proszę świadka, no proszę komisji ulżyć. No tutaj już o Dubaj, o Preciosa ze złota. No proszę podzielić tą wiedzą, która i świadkowi ulży i nam odnośnie Marcina P., bo no to mi tak troszkę nie pasuje do całej układanki. Pana życiorys bardzo podobny jak Marcina P. Właśnie stąd też moje pytanie. Dlaczego i kiedy pan zmienił imię? Proszę pana, ja imię zmieniłem w momencie, kiedy mieszkałem w Niemczech, kiedy zostało mi nadane obywatelstwo niemieckie. W tym momencie lat temu, nie wiem, 84 rok, więc ile to już minęło? Dużo. Dużo, z 30 parę lat temu. No to proszę mi to wytłumaczyć. No. Znaczy, panie pośle, czy pan zechciałbym, żebym ja panu skłamał teraz? Nie. Bo ja widzę, że do tego pan zmierza. Ja chcę, żeby pan powiedział, nieprawdę powiedział, co jest podłożem tego, że tak szeroko pana nazwisko pojawia się w kontekście tej afery. Proszę pana, nie mam zielonego pojęcia, jeszcze raz powtarzam. Czy tylko dlatego, rozpoczęło że jest pan biznesmenem? Rozpoczęło się od artykułu niejakich dziennikarzy, których do dnia dzisiejszego pozywam wrobić do sądów. To jeszcze raz powtarzam. A później już poszła lawina, na którą ja nie rozumiem tego tematu. Chociaż jak było z panią przewodniczącą sytuacja, kiedy pani przewodnicząca wskazywała na którymś, że tak powiem, posiedzeń, że to widocznie moje palce sięgały tego, a żeby pani przewodnicząca została wykluczona z tej komisji, co było absolutną bzdurą. Państwu wszystkim pomóc powtarzać nieprecyzyjnie to, co miało miejsce. Ja powiedziałam o tym, że sąd mnie dopuścił, wyrażałam najwyższe oburzenie z tego powodu, bo muszę panu powiedzieć, że jeszcze na tyle pamiętam ze swojego zawodu, co pewnie potwierdzi pan mecenas, że pan to sobie może i pan Latkowski składać każdy wniosek, ale to sąd jest od tego, żeby dopuścił świadka, który ma istotne znaczenie na sprawie, tak jak i tutaj jestem ja jako przewodnicząca do pilnowania. Więc moje najwyższe oburzenie nie było kierowane w stosunku do pana, tylko do sądu, który taki dowód dopuścił. Ale tak media to przekazały, pani przewodnicząca. Ale to już wie pan, jak pan to zrozumiał, to jest inna rzecz. Natomiast moje, tak jak mówię, pan może składać wniosek, jaki chce jako strona. Natomiast od tego jest sąd, żeby potrafił oddzielić ten dowód, który ma istotne znaczenie dla sprawy i ten, który nie ma. I to była moja, że tak powiem, ale to nie było moim celem, proszę mi wierzyć, także. Bo chciałbym, żebyśmy tu byli precyzyjni. To chyba już mamy wyjaśnione. Proszę powiedzieć, czy według świadka, ktoś świadka próbuje wrobić tą aferę, skoro ma czyste ręce świadek, nie zna Marcina P., nie ma pojęcia żadnego na temat Amber Gold i tak dalej. Panie pośle, ja przepraszam, powiem panu tak. Pojęcie o aferze Amber Gold wszyscy mamy podobne, czyli tak naprawdę nie wiemy, czy ktoś ukradł pieniądze, czy one zostały źle wydane. To są takie, szczerze mówiąc, dywagacje całej masy ludzi. Natomiast to, co powiedział mój klient i kolega, że kompletnie nie ma nic wspólnego z całą tą sprawą. Bo miejcie państwo świadomość jednej rzeczy. Jestem karnistą, zajmuję się sprawami karnymi od 30 lat. Gdyby na Mariusza Olecha był jakiekolwiek papiery obciążające go, to gwarantuję państwu, że na tę komisję przyprowadziliby go funkcjonariusze ABW w kajdanach. I państwo sobie chyba doskonale z tego zdajecie sprawę. Jest to totalny przypadek. Po prostu facet, przepraszam za określenie, nie ma pecha. Ale co ja mówię, on ma po prostu pecha. Przepraszam, przepraszam. Szerokie kontakty i działalność od dziś, prawda? Panie mecenasie, muszę panu powiedzieć, że to, co powiedział pan pół godziny wcześniej, przeczy temu, co pan powiedział teraz, bo jak sam pan powiedział, gdańskie ABW nie chciało słuchać pana klienta. To pana klient wyraził gotowość i wtedy został przesłuchany. Ale wróćmy do przesłuchania. Proszę powiedzieć, czy to wcale nie przeczy moim... temu, co powiedziałem pół godziny temu. To jest absolutnie nie jest. Panie mecenasie, z całym szacunkiem nie potrzebujemy pana oświadczeń, tylko odpowiedzi szanownego świadka. Stąd proszę powiedzieć, czym zajmowała się spółka Premier należąca do pana? Premier, jeżeli dobrze kojarzę, to była agencja celna moja. Mhm. Może pan to rozwinąć? Agencja celna, panie pośle. To jest agencja celna, jest sformułowanie jak najbardziej adekwatne. No, lata temu, to już nie pamiętam. Lata temu, tak? Tak, tak. 20 parę. Mhm.
No dobrze, no to w tej chwili też już no ciężko coś z pana wydusić rzeczywiście. Panie pośle, można tylko wydusić, żebym ja panu skłamał teraz. No nie, a dobrze, inaczej. Żąda... Czy był pan współpracownikiem służb specjalnych? Nigdy nie byłem, przed 89, nigdy, po 89? Nigdy nie byłem i nigdy nie... Osobowym źródłem informacji? Nigdy nie byłem źródłem informacji jakiejkolwiek. I czy był pan kiedykolwiek... Wstydziłbym się tego. ...przesłuchiwany w innych okolicznościach niż te, które na wniosek pełnomocnika tyczyły się afery Amber Gold? Nigdy nie byłem przesłuchiwany. Nigdy nie byłem. Wie pan, to wszystko naprawdę ciężko pojąć, tak bogaty materiał wokół pana postaci i tak wąskie. No właśnie, bo taki materiał się tworzy przez takie insynuacje, które panu jest teraz uprzejmy wspominać. Ale pan nie zaprzeczył przemytu, zatrzymania i tych wszystkich podejrzeń, które panie były. Pośle, tylko pana adwokat pan mówił, że to jest postawienie pana w złym świetle, a my się pytamy, czy takie fakty miały jakoby... miejsce. Nie miały miejsca takie rzeczy. Zaprzeczam, jakoby cokolwiek miało wpływ ze mną z jakimkolwiek przemytem. Nie kojarzę takiego faktu. Czyli nie było przemytu żadnego, tak? Nie kojarzę takiego faktu. Czyli notatki, które są w materiałach, są interesy w Dubaju? To są moje interesy. Czy mam tu na... Czyli to jest prawda, czy tak? Mam, że ja mam interesy w Dubaju? Tak, przymierzam się do interesów Dubaju, jak najbardziej. Dywersyfikuję moje ryzyko inwestycyjne. Rozumiem, to czyli to, również co... Również w Europie Zachodniej. Się tak? Tyczy pana osoby, to jest radosna twórczość służb specjalnych, czy jak to określisz? A to już proszę się służb specjalnych zapytać. Ale no pan nie ma poseł zdania. Był uprzejmy, niech pan zacytuje, bo no mówi pan o służbach specjalnych. Niech pan cokolwiek zacytuje. No dobrze, no, bo pan po prostu insynuuje w tej chwili. Ja zadaję proste pytanie. No, bo proste pytanie. Mówi pan o służbach specjalnych. To proszę zacytować. Co służby panie specjalne napisały pan na temat pana? Pan zna materiał, pan jest pełnomocnikiem i proszę się odnosić do pytań. Dziękuję bardzo. Poseł... Zapytam, czy był pan kiedykolwiek na liście osób niepożądanych w PRL-u? Tego nie wiem, nie znam dokumentów operacyjnych. Nie? Nie. A zwracał się pan o usunięcie pana z takiej listy do Czesława Kiszczaka? Nie kojarzę tego faktu. A finansował pan wybory Miss Polonia? Czy ja finansowałem? Uczestniczyłem w tych wyborach, ale no, czy finansowałem? Ale, dawał pan jakieś na to pieniądze? No, rozumiem, że uczestniczył pan nie jako kandydatka do tytułu Miss, tylko jako sponsor. Panie pośle... Panie pośle, ja mam szczęśliwą rodzinę, także bardzo proszę o zmianę pytań, tak? Pan poseł Zajewski, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, czy zna pan panią sędzię Annę Skupną? Nie znam. A czy zna pan panią mecenas Barbarę Ratnicką-Kiczkę? Znam. A czy kiedykolwiek rozmawiał pan z panią mecenas na temat Amber Gold? Na temat inwestycji w złoto? Nie kojarzę, nie, chyba nie. Jeżeli mieliśmy ostatnio stosunki jakiekolwiek na linii, że tak powiem, biznes, to było to na pewno tylko i wyłącznie związane z nieruchomościami. Ale czy przypomina sobie świadek rozmowę z panią mecenas na temat pana Marcina nie P? Nie przypominam sobie. Na pewno nie. A czy miał pan kontakt i czy zna pan pana Michała Forca? Kogo? Pana Michała Forca, firma Excelo, nie kojarzę, która wykonywała wiele usług marketingowych dla Amber Gold i OLT nie. Express. Czy w latach 2009-2012 kontaktował się pan z panem Pawłem Adamowiczem, prezydentem miasta Gdańska? Chyba nie. Raz byłem w sprawie jednej rozbudowy jednej mojej nieruchomości w mieście, miałem takie spotkanie zorganizowane, natomiast na którym spotkaniu uczestniczył pan prezydent, ale nie wiem, w jakich latach to było. Myślę, że to wiele lat temu, nawet chyba przed tym terminem. A czy kiedykolwiek sponsorował pan na przykład miejskie zoo w Gdańsku, albo był pan proszony przez samorząd o darowiznę na konkretny cel? Nigdy. A czy w latach 2009-2012 kontaktował się pan z panem Jackiem Karnowskim, prezydentem Sopotu? Z panem prezydentem od czasu do czasu mam kontakt, oczywiście, jak najbardziej. A czy to jest kontakt o charakterze prywatnym, towarzyskim? Głównie jest to kontakt, czy był to kontakt na linii służbowej. A czy bywał pan gościem trybuny VIP na stadionie Lechii Gdańsk? Raz czy dwa razy byłem, tak. Pan sponsorował ten klub, tak? Lechia Gdańsk? Tak, nie. Takie informacje były w internecie. Nie, błędne informacje. Nigdy pan nie sponsorował, tak? Lechia Gdańsk, jak myśli pan o klubie piłkarskim, nie, tak? Myślę Lechia Gdańsk jako o rugbistach. A, Lechia o rugbistach? Gdańsk. Tak, kiedyś był taki, ale to epizod sprzed 15 lat podejrzewam, albo i więcej. Rozumiem, że w latach 2009-2012... Na pewno nie.
Jedynie raz był pan na meczu piłkarzy Lechii. Albo dwa razy na piłce nożnej, tak. Na Lechii, na Rugby nie byłem chyba z 50 lat. A jeszcze wróciłbym do tematu spotkania pana z panem Krzysztofem Wicharkiem w Gdańsku, pana w domu, ponieważ chciałem jeszcze zapytać pana, ponieważ jest tutaj pewna nieścisłość ze strony innych świadków, którzy jednak przed komisją przedstawiali swój punkt widzenia i informowali na temat tego spotkania w inny sposób niż pan. Chciałbym zapytać pana, w jakich okolicznościach zaprosił pan pana Krzysztofa Wicherka do swojego domu w Gdańsku? Ja już to, panie pośle, przekazałem tę informację. Mam, jeszcze raz się powtórzyć? Proszę się powtarzać, tak żeby była sprawa jasna. Powtórzę się. Podczas spotkania chyba w Warszawie pan Wicherek zasugerował, że chcieliby przyjechać odwiedzić mnie w Gdańsku. Mówię, okej, nie ma problemu, zapraszam zawsze serdecznie. To zatrzymajmy się tutaj, przyjechać, odwiedzić. Tak. To z kim chciał pan Krzysztof Wicherek odwiedzić pana w Gdańsku? Nie przekazywał mi, z kim będzie, w jakim towarzystwie. Panu było to obojętne, czy będzie to wizyta o charakterze prywatnym, czy przyjedzie z żoną, czy przyjedzie na przykład z trzema pracownikami. Bez znaczenia, naprawdę. Nie przywiązuję do tego wagi, kto z kim, w jakim towarzystwie. Protokołu nie prowadzę dyplomatycznego. Także... Dobrze, pan zeznał tak. Parę tygodni po spotkaniu w Warszawie zadzwonił do mnie Wicherek i zapytał, czy nie spotkalibyśmy się w Gdańsku. Chciał przyjechać z żoną. Ja się zgodziłem na to spotkanie. Chcieli oni spędzić weekend w Trójmieście. Zaprosiłem ich do siebie do domu. Przyjechał Wicherek, jego żona, pilot Zbyszek i jeszcze jeden czy dwóch jego pracowników z marketingu. Potwierdza pan tak, te zeznania? Tak, potwierdzam, oczywiście. Czyli zaprosił pan do siebie do domu pana Krzysztofa Wicherka z małżonką, a przyjechał on dodatkowo z trzema pracownikami firmy Jeter. Byłem zdziwiony, że zabrał tych ludzi. I o to chciałem pana zapytać, czy był pan tym faktem zaskoczony? Nie zaskoczony, zdziwiony. Nie zdziwiony. To czy zwrócił pan panu Krzysztofowi Wicherkowi pewną taką uwagę na tę niezręczność, że nie poinformował pana, że przyjedzie tutaj z pracownikami panie firmy Jeter? Zapewniam, że nie śmiałbym tego zrobić. Rozumiem. Tak zostałem wychowany przez rozumiem, czyli jakby pan Krzysztof Wicherek nie informował pana o tym, że przyjedzie z pracownikami, między innymi z panem... Wspominał, że być może kogoś zabierze jeszcze z Ireneuszem Wielczykiem, a przyjeżdża do pana w sprawach biznesowych, bo tak rozumiem... Nic z tym złego nie widziałem. Ale to spotkanie w Gdańsku pana w domu miało charakter biznesowy. Biznesowy i przy okazji powiedział mi, że chętnie spędzi weekend w Trójmieście. Powiedziałem, zapraszam. A to jaką rolę odgrywali pracownicy do spraw marketingu, towarzyszący panu Krzysztofowi Wicherkowi? Podejrzewam, że mieli pomóc w zrelacjonowaniu, że tak powiem, informacje na temat firmy. A czy znał pan tych pracowników działu marketingu firmy Jeter? No znałem. Przed ich wizytą Ireneusza i, jak pamiętam, noclegiem, pobytem u pana w domu. Ireneusza Delczyka tylko znałem. Ireneusza Delczyka. I Zbigniewa Młotkowskiego, z którym uczyłem się pilotażu. A w jakiej atmosferze przebiegała ta część towarzyska spotkania? Było miło, ponieważ... miło, bardzo miło, panie pośle. A to pan bardzo dobrze, widzę, pamięta, tak? Tak, było miło, bo są to mili ludzie, także było naprawdę miło. Bo pan zeznawał tak, ja im odpowiedziałem, że nie jestem zainteresowany, że nie znam się na tym biznesie, nie miałem takiej kwoty, kilka milionów złotych, ani ochoty na takie działania. Spotkanie przeszło na typowo towarzyskie. To czy w trakcie tego spotkania dowiedział się pan również o potencjalnych inwestorach innych niż pan od jakiegokolwiek pracownika lub pana Krzysztofa Wicherka jako właściciela? Już przekazałem, że nie. Nikt mnie nie poinformował podczas tego spotkania o jakichkolwiek innych inwestorach. Powtarzam to po raz drugi. Mogę powtórzyć trzeci. Okay. Albo czwarty. Tak. No dobrze. To krok po kroku przejdziemy. Pan będzie odpowiadał na te pytania i tyle. Proszę. Zeznaje pan dalej tak. Po wyjeździe Wicherka ode mnie dowiedziałem się po kilku dniach, że nie złożony został wniosek o upadłość Jeter. Dzisiaj pan również potwierdził te tak słowa, gdyż jest jakiś nowy inwestor. Kto miał być inwestorem, było owiane wielką tajemnicą. To są pana słowa. Rozumiem, że potwierdza pan ten treść. To kto pana powiadomił, że jest nowy inwestor Jeter? Dowiedziałem się chyba po miesiącu. Tak jak wspominałem, po miesiącu albo po dwóch dowiedziałem się. Od kogo pan się dowiedział? Już nie pamiętam. Od któregoś z pracowników. Może od Irka Delczyka, tak mi się wydaje. Albo od Wicherka samego, już nie pamiętam.
Jaki to był... było nieistotne dla mnie, bo... No dobrze, a jaki był cel był poinformowania pana jako niebyłego już potencjalnego inwestora w linie lotnicze Jeter o fakcie, że pojawił się nowy inwestor i tym inwestorem jest pan Marcin P., panie prezes Ambergo. Przecież to się wydarzyło miesiąc albo dwa później, czyli nie było to istotne z tego punktu widzenia, żeby oni mnie informowali natychmiast po pojawieniu się, tak? Ale ja nie o tym mówię, że natychmiast mieli pana informować, tylko ja pytam pana, jaki był cel, jeżeli pan kategorycznie odmawiał inwestycji w linie lotnicze Jeter, to rozumiem, że mało pana to interesowało. Tak pan zeznaje. To czy miesiąc po, tak jak pan zeznał, czy miesiąc po tym spotkaniu u pana wiedział pan, kto jest inwestorem? Słyszałem, że tylko firma Ambergold. Nic więcej. Nie wiedziałem kompletnie, kto to jest. Myślałem na początku, że to jakaś firma z bursztynem się kojarząca, bo jest ich pełno tych firm, więc o nazwie Amber. Ale zeznał pan tak. Po około dwóch miesiącach dowiedziałem się, że tym inwestorem jest firma Ambergold z Gdańska. Informacje te miałem od któregoś z pracowników Jeter. W innym miejscu zeznał pan... Kompletnie nie miałem żadnego udziału w zakupie udziałów linii lotniczej Jeter. Wszystkie informacje nabywałem z prasy lub na zasadzie sensacji pracowników Jetera. To może pan powiedzieć nam, który z pracowników firmy Jeter był pana tym informatorem o sprawach moim wewnętrznych spółki Jeter? Moim informatorem no to kto informował pana o sprawach wewnętrznych zupełnie niezwiązanej z pana firmą Jeter, przewoźnikiem lotniczym. W trakcie rozmowy, panie pośle, zwykłej koleżeńskiej rozmowy albo z panem Dylczykiem, albo z panem Łotkowskim mogła taka informacja do mnie dotrzeć. Nic więcej. Ale pan był w ogóle zainteresowany w 2011 w ogóle. Roku? W ogóle. Panie pośle, ja jeszcze raz powtarzam, ja nie byłem i nie jestem zainteresowany i nie będę zainteresowany jakąkolwiek linią lotniczą, więc ja mogę państwu to w kółko opowiadać i nie wiem, jak ja mam do państwa trafić. Nie, no ale... Za chwilę pan będzie odpowiadał na kolejne pytania, ponieważ latem 2011 roku, jak pan wspomniał dzisiaj podczas przesłuchania, pan spotkał się z panem Krzysztofem Wicherkiem w Sopocie. I jakby pan mógł poinformować komisję, czemu miało służyć to kolejne spotkanie z panem Krzysztofem Wicherkiem, już nie u pana w domu, a w Sopocie. Pan Wicherek zadzwonił mi, że jest małżonką akurat w Sopocie na Monte Cassino. Żebym nie przyjechał na kawę. Mówię, czemu nie przyjadę? Wsiadłem w samochód, przyjechałem. A czy utrzymywał pan później kontakty z panem Krzysztofem Wicherkiem? Nie utrzymywałem, nie. A dlaczego pan zakończył znajomość z panem Krzysztofem Wicherkiem zaraz po tym, jak sprzedał pan Krzysztof Wicherek swoje udziały? Ja nie zakończyłem. W firmie Ambergold. Ja wspominałem, że od czasu do czasu rozmawiam z panem Wicherkiem. Ale bardzo rzadko, ale... Gościł pana w domu? Po tamtym momencie nie, już czyli nie tak byłem. Naprawdę to spotkanie z 2011 roku, z czerwca, było jedynym spotkaniem, na którym pan... W domu, jeżeli kojarzę. Tak, tak był gościnny i zapraszał pan tak. Wtedy do siebie, do domu. Tak, z tego co wiem, pan Wicherek mieszka w Niemczech, więc kontakt się samoistnie urwał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, panie pośle. Szanowna pani przewodnicząca, Wysoka Komisjo, tutaj na prośbę pełnomocnika, pana mecenasa, zresztą też z potrzeby naszego śledztwa, posłużę się materiałem przygotowanym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biuro Ewidencji i Analiz Warszawa 11 stycznia 2017 roku. I na stronie 20-21 możemy przeczytać, co agencja ustalała. I dowiadujemy się tutaj z tych zapisów, że Mariusz Olech prowadził firmę spedycyjną, sieć kantorów wymiany walut, agencje celne, później bank, który splajtował na początku lat 90. Nie splajtował, bank, panie pośle. Ja cytuję, także to już pretensje do ABW. W tym czasie miał poznać jednego z liderów świata przestępczego z Trójmiasta, Nikodema Skotarczaka, pseudonim Nikoś. To jest nieprawda, bo go znałem wiele. Do innych znajomych Mariusza Olecha należy także Jan Przywara, pseudonim Tygrys. Według tych informacji pierwsze pieniądze zasiliły rachunki Ambergold, miały one pochodzić od Mariusza Olecha i od Przywary, a działalność Ambergold miała za zadanie zalegalizować dużą ilość gotówki należącej do karteli narkotykowych z Ameryki Południowej. To jest. Potwierdza pan, zaprzecza? Nie no, bzdura, totalny bełkot. Przepraszam, że użyję takiego sformułowania. No. Kolejne informacje wskazywały... Ale Przywarę pan zna. Oczywiście, na że znam. Szczepak. Zaangażowanie... Nikosia M. też Olecha. Szczepaka?
No dobrze, ale momencik, no skończyłeś przed chwilą, kolego, także proszę o spokój. No naprawdę, kolejne informacje. Ja proponuję nie wyrywać z kontekstu, tylko jednak tam jest dokładna informacja Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. A ja proponuję zachować się kulturalnie, panie pośle. Wzajemnie. Kolejne informacje wskazywały na zaangażowanie Olecha w przejęcie przez Amber Gold upadających linii lotniczych JetAir. W domu Olecha miało dojść do spotkania Plichty z właścicielem JetAir Krzysztofem Wicherkiem. I jak dowiadujemy się z pana zeznań, to podczas tego spotkania nie było tam Marcina P., prawda? Tak? No, proszę pana, no, ja już mówiłem to kilkakrotnie, naprawdę. Proszę się mnie w koło nie pytać to samo. Dobrze. Ja potwierdzam, nie było żadnego pana Marcina Plichty. Posiadanie takiej działalności miało umożliwić Marcinowi P., żenujące jest, przepraszam, panu Mariuszowi Olechowi, przewożenie zgromadzonego przez Amber Gold złota i pieniędzy do Niemiec bez żadnej kontroli. Tak, czy pan potwierdza? Tak, no, nie potwierdzam, no panie pośle. Naprawdę, to jest żenujące się staje, to co pan czyta. No ale to momencik. To, wie pan, jeżeli osoby kompetentne nie pracują w ABW, proszę. Przepraszam bardzo. I, ale, cytuję dokument. Ale panie pośle, to proszę pana, to ja powiem taką rzecz. Albo to pisał kretyn, albo kłamczuk. Prosty układ. Bo innej możliwości nie ma. To przepraszam. No, ale... Ja przepraszam. Moment. Moment. Chyba ja to z pełną świadomością mówię. Kłamczuch albo kretyn. Panie to jest absurdalne. Nie prowadźmy tej dyskusji, bo panowie są za bardzo doświadczeni, żebyście nie wiedzieli, skąd ABW ma informacje. Trzeba poszukać w swoich kręgach, kto po prostu przychodzi takie informacje służbom udziela. I wtedy będzie wiadomo. Wystarczy. Pani przewodnicząca, ale ja tylko jedną rzecz chciałem powiedzieć, że czegoś takiego nie powinno się czytać na takim forum publicznym. Tego nie powinno być. Proszę państwa, wystarczy. Dla mnie to jest paranoja. Naprawdę to jest paranoja. Proszę mi wierzyć. To jest takie obraźliwe, naprawdę. Może lepiej nie szukać. Bardzo mi przykro, ale to są odtajnione dokumenty, których komisja, z których może korzystać. No i potem dowiadujemy się tutaj, że Mariusz Olech pojawił się przy małżeństwie Plichta dopiero w momencie przejęcia przez Amber Gold linii lotniczych JetAir. No to są, to jest część rozdziału poświęconych weryfikacji hipotez operacyjnych. Co ja myślę, czy cokolwiek z tych hipotez operacyjnych pan potwierdza? Ja myślę, że jak ja bym znał nazwisko tego oficera, to ja bym wiedział. Dobrze, co, więc zadaję w jaki sposób z tym oficerem pójść do sądu. To pytanie, czy cokolwiek z tego 11 działu weryfikacji hipotez operacyjnych pan potwierdza? To jest bełkot, panie pośle. Dziękuję to bardzo. Jest nieprawda. Dziękuję, nie do mnie te pretensje. Proszę uprzejmie. Czy ma pytania? Bardzo proszę, panie pośle. Ja mam jeszcze pytania, już nie będę pytał o hipotezy operacyjne. Może jeszcze rakiety, panie pośle, będę... No rakiet z tego, co dotychczas się dowiadywaliśmy, pan, że tak powiem, nie posiadał i się nimi nie zajmował. Natomiast rzeczywiście szeroką działalność pan prowadził od obrotem złotymi tutaj monetami, to w dużej ilości, choć to podobno było dawno i nie wiąże się z Amber Gold, ale jednak... Złoto was wszystkich łączy w jakimś sensie, jeśli chodzi o miłość do tego kruszcu. Natomiast ja mam pytanie, czy zna pan wiceprezydenta Gdańska, pana Bielawskiego? Znam tylko jako osobę, która uczestniczyła na spotkaniach, jeżeli dobrze pamiętam, w Biurze Rozwoju na temat Studium Zagospodarowania Terenu Miasta Gdańska. Prywatnie nie znam. Nie znam, nigdy się nie spotkałem. Czy zna pan taki lokal Złoty Ul? Złoty Ul, oczywiście, że znam taki lokal. To był mój lokal, ale ten lokal nie znajdował się, panie pośle, w Gdańsku, tylko w Sopocie. W Sopocie, tak. Przy Molo. Ale jeszcze pan... Przy Molo nie, przy kościele. Złe informacje otrzymali. No właśnie, i takie informacje się tworzą i stąd powstaje. Właśnie. Rozumiem, że to nie ten właśnie sam... Taka że to nie ten sam pula lokal. Śniegu nie, ta pasieka. O, że są właśnie dwa, na temat takich dwa lokale o tej samej nazwie w Sopocie, tak? Nie. Nie, czyli to jest ten lokal. To ale nie przy co do tego lokalu były tutaj wyjaśnienia, jeśli chodzi o bardzo niski czynsz. Ale... Czy, panie pośle, chcę tylko nadmienić, że ten czynsz to był wynikiem inwestycji, które zostały przeprowadzone. Ja, proszę pana, w ten lokal zainwestowałem kilka milionów złotych i pochodną tych inwestycji to właśnie był między innymi to, że czynsz, było uwzględnione to w czynszu. Tego drugiego czynnika nikt nie widzi. Tych zainwestowanych pieniędzy, które należało zainwestować, żeby ten lokal w ogóle mógł prowadzić swoją działalność. To była ruina.
Należy to spojrzeć z tej strony i wtedy będzie wszystko wiadomo. A lokal po tym, jak ja opuściłem ten lokal, stał 2 lata i nikt nie był zainteresowany. Czy w tym ulu tego lokalu obracano złotem? W ulu obracano miodem, panie pośle. Miód też ma kolor złoty. Tak. A, ale powracając do poważnych pytań, czy zna pan Sławomira Nowaka? Nie znam pana Sławomira Nowaka. Nowaka. Nie znam. Nie znam. Tylko z telewizyjnych przekazów. Podejrzewam, że chodzi byłego ministra, tak? W Gdańsku tak. W Gdańsku tak. Są takie zwyczaje, że mówi się o tych walizkach przekazywanych. Czy z kimś pan przekazywał sobie walizki? No, jeden ze świadków twierdzi... No dzisiaj bagażowemu przekazałem swoje. Tak, panie. Ale chodzi o walizki w Gdańsku. Nie. Ciężkie walizki, w których była jakaś zawartość. No, świadek nie widział, co tam w środku było, ale zeznawał, panie że pośle, widział, jak pan się wymieniał walizkami. Ja widzę, że żarcie pana trzyma, panie pośle, ale przepraszam, ale nie wiem w ogóle, o co chodzi. No, pan mówi, że lubi pan miłych ludzi, staram się być dowcipny. Nie, no to ja cenię pański dowcip, ale nie otrzymywałem takich walizek. Nie było żadnych takich wydarzeń z wymianą walizek, zaprzeczę panu. Co to znaczy, że jakby pan poznał nazwisko tego twórcy dokumentu ABW, to by pan z nim porozmawiał po swojemu? Ja bym poszedł do sądu z tą twórcą, tak. Za takie kłamliwe oszczerstwa, wie pan. To znaczy po swojemu tutaj. To są oszczerstwa w stosunku do mojej osoby. I podejrzewam, że wie pan, te podatki, które my płacimy, są niezasadnie płacone. Bo jeżeli takie osoby tak mało kompetentne pracują w takich instytucjach, to naprawdę pożal się, panie Boże. No dobrze, ale zostawmy tam oceny, kto jakim kompetentnym jest pracownikiem. Jeszcze chciałbym się dowiedzieć o pana znajomość, tak jak być może znowu dziennikarze nie piszą prawdy, bliski znajomy pana Nikodem Skotarczak. Jakiego charakteru ta znajomość była, bo z panem Przywarą, Tygrysem z pseudonimu znacie się z Trzepaka, a z panem Skotarczakiem? Też znamy się jeszcze z dawnych czasów. Też z Trzepaka? Tak, moi rodzice mieszkali we Wrzeszczu, gdzie on między innymi ciekawy też... Trzepak tam był. Też nie z Trzepaka, nie. Inny Trzepak, tak. A skąd? Jeszcze raz powtarzam, znamy się z Trójmiasta. No dobrze, to szeroko znamy się z Trójmiasta, z dzielnicy miasta Wrzeszcz. Czyli to jakby potwierdza pana wcześniejszą tezę, że wszyscy się w Gdańsku znają. Wszyscy nie. Ale bym prosił o jeszcze daleko, panie skonkretyzowanie. No, gdzie pan go poznał? W dyskotece, jak był ochroniarzem, czy w bramie, jak handlowali dewizami? Jeszcze to w czasach PRL to się cinkciarstwo nazywał. No, w jakich okolicznościach się panowie zapoznaliście? Nie kojarzę kompletnie. Kojarzę go tylko... Że go pan znał, ale nie wie pan kiedy. Kojarzę go z dzielnicy, gdzie moi rodzice mieszkali. Na dzielnicy. Się poznaliście. To była dzielnica cudów. A z panem Rzeźniczakiem? Nie znam pana Rzeźniczaka. Nie znam pan. Nie wiem, no, kto to jest. Trudno, skoro pan nie zna pana Rzeźniczaka. A może pan powiedzieć, skąd pochodzą te duże pieniądze, które pan inwestuje w Dubaju? Ze sprzedaży moich nieruchomości między innymi. A te nieruchomości za co pan kupił? Za pieniądze. Za pieniądze, panie pośle. Ale zarobione na czym? No, zarobione moją ciężką pracą, panie pośle. Złotem? Podejrzewam, że ilość godzin pracy moją, jakbym miał zmierzyć miernikiem, to na pewno by na czerwono. A to ile pana godzina jest wyceniona pracy przez pana? Wie pan, nie potrafię tego policzyć, ale zapewne jest cenna. Bo kiedy odwołaliśmy poprzednie przesłuchania, to pan się zwracał o wypłacenie odszkodowania do komisji. My poprosiliśmy o wycenę, ile kosztuje pana dniówka. Wtedy pan się wycofał z tego. A z przyjemnością, wie pan, przekażę to na cele społeczności. Nie potrafił pan się, że tak powiem, określić, ile jest cenny pana dzień. Rozumiem, jak to rozumiem, i w tej chwili też pan nie potrafi tego wycenić. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze pan poseł Pięta. Jeszcze pan pozwoli dwa pytania personalne. Proszę, proszę. Zna pan może Tomasza Matuszewskiego? Tomasza Matuszewskiego? Czy to chodzi o tego z Autoświatu? Czy to ten Tomasza Matuszewski? Człowiek. Ja nie wiem, jakiegoś Tomasza. Tak, jest związany. Osoba, o którą pyta pan poseł, jest związana z tą firmą. Znam, tak, tak.
Czy może pan powiedzieć coś więcej na temat tej znajomości? Nie mam kontaktu od 10 lat, podejrzewam. I jeszcze... Znam go chyba z czasów Niemiec, jeżeli dobrze kojarzę. Tak, to ta osoba. A mam jeszcze jedno pytanie o inną osobę. Pan Zbigniew Bańkowski. Pan Zbigniew Bańkowski z Poznania. Nie kojarzę takiej osoby. Dziękuję. Jeszcze? Mogę dopytać jeszcze? Proszę bardzo. A wspólnika w biznesach, że tak powiem, pana Dubinieckiego? Pana Matuszewskiego? Czy znam pana Dubinieckiego? Pana mecenasa Dubinieckiego? Znam pana mecenasa Dubinieckiego. Od kiedy zna pan pana Tomasza Matuszewskiego? Matuszewskiego czy Dubinieckiego? Matuszewskiego, pytamy teraz Matuszewskiego. Matuszewskiego znam, podejrzewam, z 20 lat. Ale tak jak mówię, a czy w latach 2009-2012 utrzymywał pan kontakty z panem Tomaszem Matuszewskim? Według mnie nie. Chyba nie? Raczej na pewno nie. Dobra, dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Po sporządzeniu protokołu będziemy prosili pana o jego podpisanie. Spisem nie będzie przesyłany, także nie będziecie państwo tutaj fatygowani. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Ja jeszcze nie zamykam posiedzenia komisji. Mamy szybko wnioski dowodowe, jeśli można, bo wiem, że się posłowie spieszą. Proszę państwa, pierwszy wniosek dowodowy Sąd Prokuratura Okręgowa w Legnicy w związku z zawiadomieniami, które wystosowała komisja, wnosi o przesłanie protokołu z przesłuchania Katarzyny Tomaszewskiej i tutaj odpowiednio prokurator Niesiołowskiego, Majstrowicz, Gronek, Borkowska, Sygła, Siemczonek, Różycki, Tomaszewski, Michalski, Kijanko, pan prokurator Seremet oraz Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF-u. Czy jest sprzeciw wobec podjęcia uchwały, że komisja udostępnia? Dziękuję bardzo. Następny wniosek dowodowy to jest wniosek do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o udzielenie informacji, jakie osoby wchodziły w skład Kolegium do spraw służb specjalnych w okresie od maja, do widzenia, od maja do grudnia 2012 roku i czy w tym okresie Kolegium zajmowało się sprawą Amber Gold. Ja już państwu powiem, dlaczego to jest wniosek związany z tym, iż z informacji, które wpłynęły do nas, wynika, że pan minister Deskur po zapoznaniu się z notatką pana generała Bondaryka skierował sprawę do Kolegium do spraw służb specjalnych. W związku z powyższym to jest wniosek na jakby o te dokumenty z posiedzeń Kolegium, kto wchodził w skład. Czy jest sprzeciw wobec tego wniosku? Dziękuję bardzo. Kolejny wniosek dowodowy to jest wniosek o przekazanie komisji kserokopii raportu z 15 lipca 2010 roku i tu jest konkretna sygnatura przygotowanego dla Kolegium do spraw służb specjalnych przekazanego ministrowi, przekazanego sekretarzowi ministra koordynatora służb specjalnych. Już mówię, to jest raport prawdopodobnie wskazujący na funkcjonowanie i nieprawidłowości związane, dlaczego mówię prawdopodobnie, bo pojawia się tylko sygnatura i krótkie omówienie w dokumentach związane z nieprawidłowością w przypadku KRS-u spółek, to znaczy właśnie tego faktu, że osoby, które są skazane, nie mają prawa tam funkcjonować, zasiadają, ale nie znam dokumentu, on się tylko przywija w takim, więc jakby no, jest taki, czy jest sprzeciw wobec takiego wniosku? Dziękuję bardzo. I teraz dla wiadomości posłów jest to oświadczenie i mamy ten wykaz dokumentów sądu w Gdańsku. Chciałabym zaznaczyć, że zaczął się bardzo, bym powiedziała, dobry okres współpracy z sądem w Gdańsku. Pan prezes tutaj stara się pomóc komisji najbardziej jak potrafi. Macie państwo pierwszy wykaz. Proszę się zapoznać, czy chcecie, aby coś z tego wykazu zostało, że tak powiem, zawnioskowane, przegłosowane i poproszone o przesłanie. No, jest to bardzo obszerny materiał, stąd jakby nie będziemy brać wszystkiego, tylko to, co ewentualnie znajdzie uzasadnienie. To jest ostatnia rzecz. Spotykamy się jutro 10:15, bo jutro się rozpoczyna Sejm, więc 15 minut później. Dziękuję. Zamykam posiedzenie komisji.